Muzyczka jak w tych filmach w starym kinie. Oglądaliście kiedyś stare kino? No, co niektórzy z Was nawet nie wiedzą, że kiedyś coś takiego było. Ale było. Ja na starym kinie się wychowałem i wiecie co? Nie żałuję. Bardzo podobają mi się tamte czasy, mam do nich sentyment i wcale mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. Jest fajnie. Jest też fajnie z jeszcze jednego powodu, ponieważ mogę Was dzisiaj przywitać na moim kanale. Ja, czyli gospodarz tego kanału, czyli wujek Bohun, ale w skrócie możecie do mnie zwracać się WB. No a skoro Wy tu już wszyscy jesteście, no to nie tylko Was zapraszam, ale też pozdrawiam bardzo serdecznie. No i tak samo serdecznie zapraszam Was na playlistę Hit czy Kit w serii Czwartkowe Obiady. No dla mnie jest poniedziałek, kiedy ja dla Was nagrywam ten materiał, dla Was czwartek. No ja zawsze te poniedziałki staram się spędzać w grach, które mnie w jakiś sposób relaksują, które mnie w jakiś sposób przyciągają, odrywają od tej codzienności, no i pozwalają mi się na jakiś czas zapomnieć, a na pewno już na tak długi czas, jak długo gram w te gry. Moi drodzy, są to też opowieści bardzo dziwnej treści, opowieści szalone, bardzo, no, crazy przygody. Jeżeli jesteście jeszcze ciekawi, cóż takiego się odpierdziela w serii Czwartkowe Obiady, luknijcie do opisu filmu, tam macie wymienione oraz podlinkowane wszystkie playlisty serii Czwartkowe Obiady. Warto tam luknąć, tym bardziej, że no idzie, właściwie już jest jesień, ba, już jest zima, u mnie właśnie sypie śnieg w Kajtkowicach, właśnie teraz, w tym momencie, kiedy nagrywam dla Was ten materiał, a więc jest bardzo szybko ciemno, zimno, chłodno i co tam jeszcze, no nic, tylko usiądź sobie przy odbiorniku, przy kubku ciepłej kawy, czekolady gorącej, czy też herbatki po prostu z cytryną, przy jakimś dobrym ciasteczku, zobaczyć sobie, co się dzieje u wujcia na kanale w serii Czwartkowe Obiady. Serdecznie polecam się i życzę miłej zabawy, jak i wtedy, tak i dziś. A dzisiaj, proszę Państwa, w serii Czwartkowe Obiady i playliście Hit czy Kit bierzemy sobie kolejny tytuł na warsztat. Będziemy oceniać na podstawie tego, co nam dostarczył producent, a jest to studio Dwa Horyzonty, Two Horizons. Są to Polacy, to jest nasze polskie rodzime studio, no i podsunęli nam wszystkim, bo produkt ten jest dostępny dla wszystkich, wystarczy tylko wejść w sklep Steam i wpisać Hotel Renovator i już macie wersję demo tego tworu, który dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat. No ale co niektórzy może sobie pomyślą, no dobra, pomimo tego, że to jest darmowa wersja demo, czy w ogóle warto mi to pobierać, bo na przykład mam mobilny internet, niski transfer, albo w ogóle mnie się nie chce, to zobaczę sobie u wujcia, co to w ogóle jest, czy warto tym się zainteresować. No a skoro tu już wszyscy jesteśmy i jak no, tradycja tej playlisty każe, Hit czy Kit to taka playlista, która bierze na warsztat gry, a my wszyscy oceniamy na podstawie tego, co widzieliśmy do tej pory, czy ta gra ma szansę na to, że stanie się hiciorem, albo no niestety będzie kiciorem, bo w dzisiejszych czasach gry komputerowe, wiecie jak wyglądają, wychodzą nawet wielkie tytuły i okazuje się, że w dniu premiery są to takie kicze, że mają takie glitche, takie lagi, takie bugi, że człowiek jest wkurzony, że nawet kupił daną grę przedpremierowo, premierowo. No po prostu jest masakra. Chyba nie muszę Wam wymieniać tytułów. Wszyscy dobrze się orientują, co się dzieje na rynku gier komputerowych. Jest coraz to gorzej moim zdaniem. Dlatego musimy czasami na chłodno podejść do tytułów nawet niszowych, by sprawdzić, czy ta gra, ten tytuł, ten segment zaoferuje nam coś dobrego. W końcu. Moi drodzy, Hotel Renovator, czy też Hotel Renovation, jak powiedziałem wcześniej, jest to produkt polskiego studia. Mamy tutaj, co my tutaj mamy? No, mamy tutaj tylko tak, nowa gra, opcje, wyjdź do pulpitu, napisz recenzję. No, oczywiście każdy z nas to może zrobić, ja mam tą wersję Steamową, więc
wiecie co, chociaż tak nie do końca, bo ja do tej gry też dostałem klucz licencyjny, na Steamie możecie ją sobie pobrać. Ja nie wiem, czy ta moja wersja nie jest taką wersją właśnie a la dziennikarską, a la VIP-owską, że ja mogę napisać recenzję. Sprawdźcie to na wersji ewentualnie Steamowej, jeżeli też będziecie mieli taką opcję napisz recenzję, no to wtedy już wiemy, że taka opcja jest dostępna ogólnie, bo ja pamiętam, że do tej kopii dostałem klucz licencyjny, a teraz widzę, że ona jest ogólnie dostępna. Także no, może to być zależne od wersji. Gdy sobie tutaj wejdziemy w opcje, możemy zobaczyć sobie napisy, kto jest odpowiedzialny za ten produkt. Widzimy tutaj polskie imiona, na przykład Jakub. No akurat Wolf to tak, można powiedzieć, no wilk to może być polskie, może być angielskie, ale widzimy tutaj głównie polskie godności. Zobaczymy, co rodzimy rynek nam zaoferuje, co by z tego nie wyszedł Cyberpunk 2077. No ja mam nadzieję, że nie. Sami widzimy, jak mała grupa ludzi, przepraszam, pracowała nad tym produktem. Nie, to nawet nie był kłaczek. Wybaczcie mi to, ale jestem lekko zaziębiony. Od czasu do czasu może mnie tutaj zaatakować kaszel, za co z góry przepraszam. Ewentualnie gdyby atak kaszlu był zbyt duży, to ja tutaj wymutuję mikrofon na jakiś moment. No i czekajcie, bo tutaj coś się dzieje. Gra się zawiesiła. Jeszcze dobrze nie rozpocząłem grać w tą grę, a ona się już zawiesiła. Okej, okay. Dajmy jej drugą szansę. Słyszycie, co się dzieje, tak? No, przeleciały napisy. Dzień świstaka. No dobra, odpalę ją jeszcze raz. Zobaczymy. Damy jej kolejną szansę. No dobra, ponownie odpaliłem grę. Oczywiście, gdy włączyłem menadżer zadań, gra miała komunikat nie odpowiada. Czyli widocznie, kiedy ta lista dość krótka wszystkich twórców tej gry minie, to może nie ma tam jakiejś opcji random, czy tam powtórz jeszcze raz. No i gdy się siedzi na tym czarnym ekranie, to wtedy gra się buntuje. Być może tak jest, być może nie, tego nie wiem, ale to, że ta gra zwiesiła się w tym momencie, czy też przestała odpowiadać, nie znaczy o tym, że jest beznadziejna. Także nie oceniajmy, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu zbyt wcześnie. Ma prawo. To jest wersja demo, która jest dostępna za darmo. My tutaj oceniamy content gry, a nie to, co tak dokładnie się dzieje na napisach z twórcami. Także spokojnie, easy. Także nie o to chodzi tutaj w tej, że tak powiem, prezentacji, w tym spotkaniu. Tak czy inaczej, widzieliśmy grę, zrobili Polacy i tutaj nawet coś jeszcze tworzą. Bo na dole mamy, słuchajcie, camping builder, czyli co, będziemy budować jakieś pola kempingowe? I tutaj mamy coś takiego jak Best Mail Simulator. Best Mail, przepraszam, a nie mail. Best Mail Simulator. Cokolwiek to znaczy, no, tworzą kolejne produkty, być może dlatego, że chcą się rozwijać, chcą po prostu rozmnażać swoje talenty, chcą może zdobyć rynek gier komputerowych w tym segmencie. Nie wiem, co to będzie, ale poczekamy, zobaczymy. Życzę im wszystkiego jak najlepszego. Moi drodzy, w takim razie, no cóż, jeżeli chodzi o opcje, no tutaj nie ma zbyt dużo do ustawień. Rozgrywka jest oczywiście w języku polskim, między innymi oczywiście mamy tutaj też dźwięki do regulacji, wyświetlacz, tylko takie podstawowe ustawienia, wiecie, wasza rozdzielczość, tam ble ble ble, jasność, fałsynk, fałsynek, wicurka i takie różne rzeczy, grafa. Tutaj też jakieś filtry możecie sobie włączyć, no i tyle w temacie. Tak to u mnie wygląda. Sterowanie, no tutaj też jakoś za bardzo rozbudowane nie jest. No, kilka prostych funkcjonalności, każdy powinien sobie z tym poradzić, wszak jest to chyba najmniej w tym
filarze rozbudowana gra, z którą miałem do czynienia. Dobrze, klikamy sobie na nową grę i już sprawdzamy, co ten tytuł nam oferuje. Usiądźcie sobie wygodnie, ewentualnie instalujcie sobie już wersję demo, no i po naszym wspólnym spotkaniu zagrajcie sami, popykajcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jaką wy będziecie mieli opinię na ten tytuł. No i pamiętajcie, tak bardzo sprawiedliwie oceniajcie, czy to będzie hicior czy kicior. Jeżeli hit, to dlaczego? Jeżeli kit, to dlaczego? Także argumentujcie swoje wypowiedzi, bo tylko wypowiedzi z argumentami będą ważne. Po pierwsze, dla ewentualnych twórców gry, którzy by jakimś cudem odkryli mój kanał i czytali opinie na temat tej gry. Gdyby tego nie zrobili, to możemy to zrobić tutaj pod tą opcją. No ale też fajnie by było, gdyby widzowie mojego kanału wykazali się kreatywnością i bardzo sprawiedliwie i bardzo rozsądnie podeszli do tematu. No i jeżeli to jest hit, to dlaczego? Co wam się podobało w tym tytule? Jeżeli to jest kit, opisujecie dlaczego, co wam się w tym tytule nie podobało. Pamiętajcie, jest to wersja demo, tutaj może coś się jeszcze pozmieniać, ale my tutaj opiniujemy główny zamysł gry, tak, żeby ktoś tego źle nie odebrał. Po prostu opiniujemy pomysł na grę, jej wstępny wykon, bo wiadomo, że potem tylko ewentualnie coś dochodzi we funkcjonalnościach, ale grafika, pomysł na grę zostaje już, ten korzeń zostaje już na zawsze, nie? Więc my właśnie czepiamy się tego korzenia, albo go chwalimy, albo go w jakiś pozytywny sposób krytykujemy. Dobra, nowa gra, odpalamy, zobaczymy, co to będzie. Polscy twórcy gry lubią gołębie, zauważyłem. Takiej muzyki to trzeba okulary ubrać. Nie no, muza jak na razie i póki co mnie się nawet podoba. No dobra, czyli rozumiem, że to jest hotel, bo tutaj będziemy... It looks like we have an uninvited guest. Let's show her who's boss here. Catch her. Okej. Czyli założeniem tej gry jest renowacja hoteli. No widzimy, że tutaj już no, nie wygląda zbytnio uroczo. Przyjechaliśmy taką windą. O, ta winda dość taka fajna, taka retro. No. Sama kabina windy bardzo mi się podoba. No, przypomina mi nawet co niektóre windy w Katowicach. Ale, dobra, wychodzimy tutaj na... O, panie, jesteśmy... Na korytarzu, a to jest korytarz 1, czyli może być więcej korytarzy, jest to pierwszy korytarz pierwszego piętra. I tutaj spójrzcie na interfejs, mamy tam gwiazdki, tych gwiazdek jest 5, czyli rozumiem, że ten hotel teraz jest zupełnie bezgwiazdkowy. No i pewnie musimy zrobić tak, by ten hotel był 5-gwiazdkowy, tak? No to zabieramy się do roboty. Mieliśmy tutaj jakąś blondynę, już nie pamiętam jak się nazywa, Sandra, a może pamiętam? No i co ona mi powiedziała? Że mamy jakiegoś intruza, tak? Tutaj. czyli co? Tym intruzem to niby miałby być ten kurczak? Złap kurę. Yay! I didn't think you'd be able to do it, to be honest. Serio? Nie wierzyła, że mi się to uda? Throw her out the window in the hallway. She'll like the fountain. Co? Chwila, moment! Czy pani blondyna powiedziała mi, że mam wyrzucić kurczaka przez okno? Jeżeli to ma być też gra dla milusińskich i jeżeli gry komputerowe mają milusińskich nauczyć to, żeby ciskać ptakami przez okno,
to raczej ja bym już powiedział, że to nie jest family friendly i to już dobrze nie wygląda. No ale okej, dobrze, no bo gry tego typu mają być raczej grami pozbawionymi wszelakiej przemocy, wszelakich złych zachowań. To raczej jest segment gier family friendly, więc okej, ja się tutaj też nawet powstrzymam z językiem, od czasu do czasu lubię się zapomnieć, ale ja się tutaj nawet powstrzymam z wulgarnym językiem, bo zachowamy sobie klimat family friendly, ale ciskanie ptakiem przez okno, no z tego co ja, no zobaczcie, no jest wyrzuć kółczaka, to znaczy wy tego nie widzicie, bo wam teraz zasłaniam, więc muszę to odsłonić, żebyście widzieli ten interfejs, co tutaj jest napisane, a żeby to zrobić, to czekajcie, ja muszę tutaj wyjść z gry i muszę sobie tutaj zrobić coś takiego jak to. I muszę obniżyć troszeczkę swoje łokienko, co byście widzieli to, czego teraz nie widzicie. Proszę. A no nawet tutaj przeniosę się na tą stronę. Proszę, cyk, jest. Wznowię grę i już będziecie widzieć więcej, chyba. Widzicie więcej? Widzicie więcej. Znaczy, znowu nie widzicie za dużo. Czekajcie, jeszcze raz. Przejdę sobie. Jeszcze raz tutaj do tego łokienka. Ciach. Żebyście wszystko widzieli dokładnie, żeby nikt tutaj nie czuł się tak poszkodowany, że czegoś nie widzi. Proszę bardzo, jeszcze się obniżę. Mam nadzieję, że interfejs gry nie będzie więcej mi tutaj robił pod górkę. Ciach, widzicie? Widzicie, jest korytarz, pierwsze piętro. Proszę bardzo, jest data nawet 6.12.2021. It's true, zgadza się. To jest moja autentyczna data. Dzisiaj faktycznie jest dzień Świętego Mikołaja, żeby nie było. No i Świętego Mikołaja będziemy ciskać ptakiem przez okno. Kasy mam 20 tysięcy dolarów i macie tutaj listę z zadaniami. W pogoni za kurą, złap kurczaka. Jednego kurczaka miałem złapać, złapałem. Wyrzuć kurczaka. No okej. Tu raczej przez to okno nie wyrzucę, no bo kurde, tam jest zasłona. Więc idziemy do tamtego i ona, tak blondyna, no tylko, wiecie co, no... Ja bym coś powiedział na ten temat, na temat tej pani Sandry, ale no wiecie co, no... Mogłoby to źle zabrzmieć, więc lepiej wolę ugryźć się w język. I mam ją tą kurę co? Wrzucić do fontanny, z tego co ja dobrze zapamiętałem z tekstu pani blondyny. Moi drodzy, no nie róbcie tego w domu, nie? Nie róbcie tego w domu, no nie ciskajcie ptakami przez okno. Welcome to the demo version of Hotel Renovator. We're so glad you've joined us. Sorry about the hen. Nobody invited her. Nie ma sprawy, blondy. Rozumiem. Chcieliście zrobić efektowne wejście. Okej. And yet we already have guests waiting to stay here. A film crew decided that the interior of our hotel would be the perfect setting for a music video. They will arrive soon, so we have to prepare a room for them. This will be your first task. Czyli do tego bezgwiazdkowego hotelu ma przyjechać grupa filmowców, tak? I mają kręcić teledysk. It's difficult to impress them with a one-star interior. Limitations stimulate creativity, as some people like to say. Bear that in mind and go to room 101. Przepraszam, pani Sandro. Ale jak mam sobie wziąć te słowa do serca, skoro przyjeżdża tutaj grupa filmowców, którzy mają robić teledysk dla Celine Dion, znaczy wróć, Jones, no i wybrali akurat bezgwiazdkowy hotel. No przecież jest tyle gwiazdkowych. Dlaczego wybrali bezgwiazdkowy? I dlaczego ja mam teraz wziąć sobie to do serca, że oni sobie wybrali bezgwiazdkowy hotel? No przecież w bezgwiazdkowym hotelu nic nie może pójść tak. No wszystko pójdzie raczej nie tak. Dlaczego więc ja mam sobie to wziąć do serca? No nawet gdy wyremontuję im ten pokój, bo mam tutaj znaleźć pokój 101 z tego co widzę na wytycznych, no nawet gdy im wyremontuję ten pokój 101, no to korytarz wygląda już ohydnie. No ci filmowcy uciekną. Okej. Okay. Ale to jest tutaj, wiecie, moja improwizacja, nie? Moja improwizacja, taka imersja szukająca troszeczkę jakiegoś sensu. Więc okej,
No dobrze, dodajmy pikanterii tej historii. Szukamy pokoju numer 101. Gdzie jest pokój numer 101? Tu jest 107, tutaj są parzyste, tutaj są nieparzyste, więc pokój numer 101 powinien być chyba gdzieś tutaj po tej stronie. Gdzie jest 101? Ja się pytam. Chwileczkę, bo tutaj teraz jest na opak. Teraz tutaj są parzyste, a tu są nieparzyste. Tak się to jakoś pozamieniało. Dobra, mam zopenować te dory. W takim razie, Wilma, open the door. Odsuń się od tych drzwi, bo jak załaduję kopa w te dory, to... Dobra, dory się otwarły. No a więc jestem teraz w pokoju 101 i co tutaj mam? Wow. Who would have thought that it would be us inheriting this hotel from our grandpa? We always stayed in this room during our... Znowu spadek po dziadku! Ah, good times. Polscy twórcy gier! Co wy macie z tymi spadkami po dziadku? But be careful. We don't want to destroy anything valuable. You can leave yourself some of the things you find. Przepraszam, użyj łomu, aby pozbyć się śmieci? Dwa, trzy, cztery. WB, uspokój się, bo cię zaraz policzkuję. Słuchajcie, rodzice, nie każcie swoim dzieciom sprzątać pokoi, bo jak oni wezmą łomy, jak się wezmą za sprzątanie, to z tego pokoju nic nie zostanie. No come on, ja was proszę. Nie lepiej to wziąć jakiś worek na śmieci, posprzątać te kartony do kartonów, nie wiem, zrobić przy okazji jakąś sortację tych śmieci, jakąś segregację, nie wiem, jakiś recycynk zastosować. No zaczyna się komicznie. Rzucamy kurczakiem przez okno. Nie wiem, co będziemy teraz robić jeszcze. No, będziemy zbierać śmieci łomem. I chciałem jeszcze powiedzieć tak na wstępie. Ja się nie mogę śmiać, bo ja jestem lekko chory, także kurczę. Nie, chłop się musi kawy napić. To nie może obejść się bez echa. Nie, halo, TVN. Proszę tu przyjeżdżać. Robimy sprawę dla reportera. Słuchajcie. Jest to już która gra polskich producentów albo w ogóle ever, która to jest gra, w której dostajemy spadek po dziadku. Czyli co? Bo ta Blondie, czyli ta Sandra, a i dobrze zapamiętałem, ona powiedziała, że my dostaliśmy spadek po dziadku. Czyli co? My jesteśmy rodzeństwem? No bo żebyśmy my dostali spadek po dziadku, czyli można tutaj uknąć taką pewną teorię, że pani Sandra może być kimś z mojej rodziny, jakąś bliską osobą. No skoro myśmy dostali, to znaczy, że ja i ona, no i skoro myśmy dostali od dziadka, to znaczy się, że to musi być moja siora. No, czy tam niekoniecznie, no ale ja zakładam, że Blondie jest moja siora. Czyli okej, okay. Ale no, kolejny zaczerpnięty pomysł pod tytułem spadek od dziadka. Nie to, że tego się czepiam, tylko to, że zwracam na to uwagę. Po prostu polscy twórcy gier uwielbiają spadki po dziadkach. Mamy bardzo bogatych dziadków w Polsce. Nie wiem, może ktoś w to uwierzy, ja nie. Okej, okay. Moi drodzy, bierzemy się więc za co? Za listę zadań, która tutaj jest, wyczyść bałagan łom. Usuń śmieci, usuń pokrycie podłogi, usuń pokrycie ścian. Łomem. Nie wiem, gdzie ten łom w ogóle jest. Przytrzymaj. Aha, dobra, jest. Przytrzymaj, by otworzyć. No jest menu kołowe. Po otwarciu wybierz narzędzie usuwające. Nie, proszę Państwa, nie uczmy dzieci takich głupot. Łomem się nie sprząta. Łom służy zupełnie do czegoś innego. Do wyrywania gwoździ, do wyrywania drzwi z futrynami, no ale niekoniecznie do sprzątania śmieci. No niby jak ja mam teraz te śmieci posprzątać? No to jest na dole zniszcz śmieć, a u góry jest usuń śmieć. Więc zdecydujcie się, co my mamy zrobić z tym śmieciem. Czy mamy go zniszczyć, czy mamy go usunąć?
bo u góry jest wytyczna, usuń śmieć, a na dole jest zniszcz śmieć. To co w końcu mamy z tym zrobić? Usuwanie to biorę wora albo kosz na śmieci i wyrzucam do kosza na śmieci, a zniszcz śmieć to mogę sobie po nim poskakać, niekoniecznie potrzebuję do tego łomu. Także no, tak jak powiedziałem, no seria Czwartkowe Obiady to jest zbiór treści bardzo dziwnej opowieści, no i tyle. Aha, czy tak się sprząta? No okej, okay, dobra, no szanujemy to. Nie do końca się z tym zgadzam, ale... A czekajcie no, bo tutaj coś się teraz stanęło. Co to? Kliknij, aby lekko uderzyć. To jest super łom. Jednym uderzeniem, ciach, poszło całe łóżko razem z materacem. Pięknie. Beauty. Oczywiście ja sobie to tutaj ubieram w pewną frazę, w pewną dozę żartu, w pewną ironię i w pewien sarkazm. Natomiast, no wiadomo, to jest gra komputerowa. Gry komputerowe strasznie upraszczają i to musimy mieć na uwadze. Wiadomo też, ja tutaj podchodzę do tego ze swoją filozofią. Wy macie swoje rozumki, wybierzecie z tego najlepszą dla siebie teorię. No i oczywiście podzielicie się tym w sekcji komentarzy. No wiadomo, że gry komputerowe upraszczają dużo spraw, ale dobrze, teraz ja chcę znaleźć sens w tym pomiędzy lekkie uderzenie a mocne uderzenie. No bo tak, lekkie uderzenie. Ojejku, ja miałem zniszczyć pudełko z pizzą, a ja chyba uszkodziłem, właśnie chyba w tym momencie uszkodziłem podłogę. Hej, tu się da też uszkodzić podłogę, więc ostrożnie z tym łomem. Kurnia, dobra, a teraz tak. Mamy dwie szafki. Czekajcie, mamy dwie szafki, zrobimy porównanie. Tutaj coś jest jeszcze na tej szafce. Dobra, słuchajcie, mamy dwie szafki i dwa łóżka. Zróbmy porównanie na tych dwóch szafkach i na tych dwóch łóżkach. Patrzcie, pojedynczy klik rozwala szafkę. Dłuższy klik też rozwala szafkę z takim samym efektem. Myślałem, że tu będą jakieś wodotryski, nie wiem, fajerwerki. Z jakimś lepszym efektem to się rozwali. Tutaj mamy też coś, czego ja nie rozumiem do końca. Jak skieruję kursor na konkretną rzecz, to mamy tak jakby taki jakiś skaner, nie? Taka jakaś czerwona łuna tutaj rozchodzi się na boki. Jeszcze nie wiem, do czego to jest. Widzicie to? Co jakiś czas taka czerwona łuna idzie. Nie wiem, po co to jest. Jeszcze nie kminię tego. Ale tutaj też kwadraciki latają po jakichś ścianach. Aha! Czyli możemy niszczyć ściany, możemy niszczyć podłogi. Ale słuchajcie, pozwoliłem sobie też na to, dlatego że ja widzę na liście wytycznych usuń pokrycie podłogi i usuń pokrycie ścian. Więc dobra, jedziemy z tym koksem. Papierki tutaj jak? Też, a patrzcie, kartony mogę, patrzcie, takie rzeczy mogę łamać łomem, nie? Mogę niszczyć łom... Co? Zasłonki też? Niesamowite, po prostu urzekła mnie ta historia. Tak czy inaczej, ja widzę tutaj też przedmioty, które są zaznaczone takim czerwonym konturem. Widzicie? To wszystko, co jest zaznaczone czerwonym konturem, to chyba wszystko będzie do usunięcia, tak? No tak, dywan, wszystko to, co na czerwono, ciach. No dobra. Okej, okay, rozumiem, szanuję, taka jest myśl programistów dwóch horyzontów, okej, okay, spoko, szanujemy to, nie jest to jakaś mechanika, która mogłaby mnie negatywnie zaskoczyć, wszak nie jest to pierwsza gra z tak uproszczoną mechaniką, która to gra ma dawać satysfakcję zupełnie z czegoś innego niż z takiego prawdziwego simulation demolition, nie wiadomo o co chodzi. Poniszczyliśmy 100% rzeczy tutaj zgromadzonych. A jak ja bym na przykład chciał walnąć sobie tą szafkę tu, bo mi się nie podoba, mogę? A te wieszaki, gdybym chciał dobyć mydłem, mogę? Nie, to przy takim mocnym uderzeniu to powinny wszystkie trzy wieszaki od razu zniknąć. Patrzcie, trzy wieszaki poszły w cholerę jasną bez uszkodzenia podłogi. No normalnie dochodzę do wprawy. Ale ja tam widziałem jeszcze jakieś drzwi. Patrzcie, tu są jakieś drzwi jeszcze. Łocie, pieron! Co za syf!
Nie no, niezły tu macie burdel, siostrzyczki, w tym swoim Archeo. No dobrze, no to tutaj prawdopodobnie będzie inny zestaw zadań. Jak na razie mam skoncentrować się na pokoju, a nie łazience pokoju, więc okej. Ale przy okazji widzimy, że tam też no nie wygląda dobrze. Dobrze, mamy teraz tak, usunięte te śmieci na 100% ze 100%, czyli na pewno. No i teraz co jeszcze musimy zrobić? Musimy usunąć pokrycie podłogi. No tutaj już co nieco przypadkiem porobiłem. O! No... Czekajcie, jeszcze chcę się upewnić, zanim skomentuję. Aha! No dobrze. Tutaj teraz, w przypadku podłogi, ma sens to, czy ja kliknę tylko raz, czy ja przytrzymam przycisk, bo robi się taki większy taki kwadrat do zniszczenia i nawet mogę ten kwadrat przesuwać. I patrzcie, teraz ciach! Całe takie połacie podłogi na jeden szlak. Na jedno podejście. Dobra, to ma sens. To mi się nawet podoba. Jest to nawet w tej uproszczonej mechanice demolki jakoś logiczne. Okej, też oszczędza nasz czas, żebyśmy tutaj tak po jednej płytce nie czaskali, nie? To byśmy się zaklikali na tej naszej mysce. Naciskamy dłużej, robi się taki większy kwadrat podłogi. Proszę bardzo, usuwamy jednym uderzeniem mocniejszym, bo już się obawiałem, że dłuższe przytrzymanie tego przycisku myszy, no nie ma tutaj żadnego większego sensu. Jak na razie robota idzie dosyć sprawnie. Gra, tak jak mi się wydaje, tak troszeczkę jakby cicho była, bo te efekty są takie ciche, natomiast głos pani Sandry i muzyka w intro, znaczy w menu głównym, tak jakby była troszeczkę głośniejsza. Czekajcie, ja tutaj chcę jeszcze sprawdzić dźwięki, jak to u mnie wygląda. Dźwięki muzyki na 6, głosu na 100, natomiast głośność efektów dźwiękowych. No, słuchajcie, remonty kojarzą nam się zazwyczaj z czymś głośnym, tak? Jak to w życiu bywa, chcemy zobaczyć swój ulubiony serial, chcemy się czegoś pouczyć albo wypocząć po pracy, a tu sąsiad z wiertarą albo z kilofem coś kuje. I wtedy hałas roznosi się po całym bloku, a tutaj te hałasy remontu są takie dosyć ciche, jak na moje ucho. Pomimo tego, że... Ja tutaj dałem 100% głośności efektów no, specjalnych. Mamy też kolejne zadanie. Usuń pokrycie ścian. Czy teraz ściany będą tak samo się burzyć jak podłogi? O! Na szczęście to też ma swoje bliźniacze we funkcjach, słuchajcie, odbicie przy niszczeniu ścian. Jestem też bardzo ciekawy, czy jak na przykład będziemy te ściany, no nie wiem, no bo prędzej czy później będziemy musieli je w jakiś sposób wyremontować. Nie wiem, co tu jeszcze będzie do roboty. Czy będziemy te ściany kłaść jakąś tapetą, bo to, co tutaj teraz widzę, no to przypomina mi jakąś tapetę, taką we wzory, bo to raczej nie jest jakieś obicie tutaj z taką drewnianą ramką. To jest raczej, czekajcie, tak sobie stanę. Czy to jest trójwymiarowe? Nie, to jest płaskie, więc zakładam, że to jest jakaś tapeta, którą zdejmujemy łomem. No, bardzo ciekawa rzecz, ale spoko, przypominam, to są gry komputerowe, które rządzą się swoimi prawami, swoją własną filozofią. Jedni to szanują, inni krytykują. No, zobaczymy, jakie będzie wasze zdanie. Ja mam do tego takie zdanie i podejście na chwilę obecną tak. Zresztą nie będę wam mówił, bo wam za dużo będę sugerował. Wy sami musicie ocenić. Ja wam moją ocenę najwyżej, co ja o tym sądzę, powiem już pod sam koniec. Aczkolwiek, no były już kilka, było tutaj kilka rzeczy, które mnie rozbawiły. No ale wiadomo, no gry mają cieszyć, tak? Także bawmy się. Po drugiej stronie medalu, no... Obojętnie, co by nie było irracjonalne, to nas to albo rozciecza, albo bawi. No, u mnie to wywołało, jak sami widzieliście, uśmiech na twarzy. Czyli wszystko jest ok, bo gry, jakby nie było, mają. No, dobrze by było,
żeby wzbudzać te pozytywne emocje. No jak się człowiek śmieje, to znaczy się, że gra go rozbawiła, czyli dobrze się w jakiś sposób tam bawi, nie? Dobra, na razie i póki co te rozbieranie ścian jest takie dosyć szybkie. Tutaj widzę, że twórcy postanowili pójść na takie uproszczenie, które nie zabiera nam zbyt dużo czasu na konkretnej funkcji. To jest dobre posunięcie moim zdaniem, ponieważ twórcy, jak widzę, szanują nasz czas. Jeżeli na przykład jakiś Milusiński, jakaś bardzo młoda osoba sięgnie po tą grę, a rodzic by na przykład chciał, żeby ta młoda osoba nie siedziała cały dzień przy komputerze, żeby, no nie wiem, zrobić remont pokoju, no to te mechaniki, które tutaj tak to wszystko upraszczają, jedne walnięcie łomem i proszę bardzo, prawie cała ściana oskubana z tapety, no to to jest ok. Niestety, moi drodzy, ja tutaj co jakiś czas będę się mutował, żeby po prostu wykasłać to, co mi tam gdzieś zalega na gardziołku. No i jest jesień, niestety, jak jest jesień, to mnie od czasu do czasu chwytają jakieś dziwne ustrojstwa. There's lots of rubble on the floor after all that mayhem you caused. You've got some cleaning up to do. Sandra, a może ty też byś się wzięła do roboty, co? A nie tylko, kurde, weź to, zrób, weź tamto, już! Sipa i już, jedź! Sipa, no... Bo jest ze Śląska, no to... Ja tutaj czasami wala śląskimi terminami. Sipa dla reszty Polski to śmiotek, czyli no... No, wiecie, ten... Jak to po polsku się teraz godo na sipa? No, szufelka i miot i z miotełka. I już tutaj jechać. To wszystko, co to jest tutaj namaraszone. A nie, że tylko josa musza. W końcu my dostaliśmy spadek. My! Dziadek do mną spadek, no, znowu, po raz kolejny. Jezus, ile razy nam ten biedny dziadek umarł w tych grach komputerowych? Ile razy ten chłop nam zostawił spadek? No to jest po prostu, okej, no to już jest taki oklepany temat. No, spadek po dziadku, no, ale dobra. Żeby chociaż raz babcia coś nam zostawiła. Co jest nie tak z tymi babciami? Aha, bo babcie jeszcze żyją, babcie jeszcze żyją. No dobra, no zostawmy ten smutny temat. Moi drodzy, tutaj Sandra kazała mi robić już coś innego, ale jak ja się biorę do roboty, to kończę całkowicie to, co zacząłem. Jeżeli miałem oskubać ściany z tapet, no to zróbmy to solidnie. Oskubałem do końca. Rozumiem, że tu jest jakaś zakładka pozwalająca na to, że z tego całego zadania 100% to jest gdzieś około 95% zadania. Te 5% możemy zostawić, olać, no ale jaki będzie efekt finalny, jeżeli olejemy na przykład tutaj tapety, które zostaną stare, nie? Jeżeli przyjdzie mi pomalować tą ścianę, czy nie wiem, co tutaj jeszcze będę z tą ścianą robił, nie wiem, kład błazerię albo, nie wiem, kład kafelki, nie wiem, co mi tutaj wymyślą, co mi tutaj będą kazać robić, to co? Położę to na niezdartą do końca tapetę. No ja nie lubię takiej fuszery, w związku z tym no dokończę te zadanie, pomimo tego, że tam Sandra kazała mi już robić coś innego. No i tyle w temacie. Teraz mam tak, wyczyścić śmieci z podłogi, a tutaj jest gołąb. Zauważyłem też, że polscy twórcy gier nie tylko to, że bardzo lubią spadki po dziadkach, ale też to, że lubią gołębie. Coś dziwne, bo w naszym godle jest orzeł, a tutaj jest gołąb. No wiadomo, no, nie będzie nam orzeł siedział na parapecie, ale zauważyłem, że polscy twórcy gier często po prostu no, gdzieś tam w swojej grze komponują, implementują gołębia do tego. Nie, że to jest jakaś wada czy zaleta, tylko moja uwaga, tak zauważyłem, takie mam dziwne odczucie. Dobra, co tutaj mam teraz zrobić? Wyczyścić resztki. Co mam zrobić? Okej. Okay. Aha. Mamy urządzenie czyszczące. Czyli tak stopniowo tutaj... o kurnia, jak miło. Nie mamy mopa, tylko mamy odkurzacz. Tylko taki odkurzacz, wiecie, taki typu handy, nie? Że nie ciągniemy cały silnik za sobą, tylko taki na rączce, taki bezprzewodowy. Okej, okay, super. Nie, no powiem wam, jak na razie i póki co gra mi się przyjemnie. Jak na razie mam pozytywne emocje, pomimo tego, że kilka rzeczy mnie tutaj rozbawiło, no ale po to są te gry, żeby nas bawić. No, także nie ma w tym nic złego.
Na razie nic mnie tutaj nie zirytowało tak mocno. A to na razie dobrze tej grze wróży pod kątem mojej oceny i pod kątem moich doznań. Na razie te mechaniki tutaj działają dosyć sprawnie. Czemu nie? Perfect. Now it's time for a new floor and walls. Choose something modern and tasteful. Ale to przepraszam, jak ja mam to zrobić? Pokryj ścianę. Sandra zaraz ciebie pokryje. Znaczy wróć! To miało być Family Friendly. No, nie słyszeliście tego. Nieważne. Nic nie mówiłem. Ale jak to pokryj ścianę? Co ja mam z tą ścianą zrobić? I mam też pokryć podłogę. No, jak? Co jest? Nie no. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze póki mam ten odkurzacz w ręku, to... Nie no, po prostu chłopa poniosło. Słuchajcie, chłopcu mu w dekiel wali. No tak jakoś. Mimowolnie sam. Nieważne. Dobra, dajcie mi chwilkę, ja muszę przypudrować nosek, czyli go wysmarkać, no. Także wyciszę się na chwilkę. Ach ta jesienio-zima. No, nie ma jesienio-zimy takiej, co by chłopa jakiś katar nie dopadł. No, ale mniejsza o to. Dobra, mam pokryć ściany, ale to jak mam to zrobić? Może będą do tego kolejne narzędzia? Hej, ludziska, no są, mamy tutaj pojawiające się nowe opcje na tym kole wyboru, czy też menu kontekstowym, zwał jak zwał. Mamy podłogi. Podłogi, tak patrzę na tą ikonkę tej podłogi i tak mi się, tak blending mi troszeczkę szaleje, bo to... Ja wiem, czy ten... No tak, no... Ten marker ma takie, jak się na niego tak dłużej popatrzy i tak patrzy na ten marker i tak... Okej, są dwie ścianki i podłoga, ale jak się tak dłużej na to popatrzysz, to ta figura... Nie dosyć, że ona się robi taka, wiecie, że wychodzi z tego koła i tak jakby była osobnym elementem, to ona się zamienia w zupełnie inną istotę, nie? Jak tak dłużej popatrzysz na tą ikonkę. I ona jest taka trochę taka crazy. Ale okej. Dobra, mamy tutaj podłogi i mamy tutaj ściany. Wiecie co? No, według mnie raczej powinniśmy się w pierwszej kolejności... A to ciekawe. Christmas! Patrzcie, co choinkę będziemy mogli postawić. Orzesz ty pieron. Okładzina na ścianę. O, proszę państwa, bo zaczyna mnie ta gra imponować. Patrzcie, ile tutaj jest opcji. Panele, patrzcie, kamienne płytki, ceramika, tapety wzory, tapety grafiki. Farba? Christmas! Nie no, chłop ma taki wybór, że nie wie na co się ma zdecydować. Hej. Ale słuchajcie, tapety grafiki, zobaczmy to. Czyli fototapety. Wow! Hejże! Słuchajcie, bo mnie normalnie teraz zaimponowali. A tutaj jeszcze jest coś, czekajcie, bo tutaj to tak malutką czcionką nadziargali, że... tak, scroll, zmień materiał. No ale to nie działa teraz. Przytrzymaj, aby zaplanować rozmieszczenie elementów ściennych. Aha. A widzicie, taka animacja kładzącej się tapety z rulonów. Ożeż ty, kurcze piórko. Co tutaj jest jeszcze? Przełącza się pomiędzy materiałami? No chyba se jaja robicie. Czyli mogę zmieniać jeszcze te graficzki? No jak łoni mnie teraz zaimponowali, słuchajcie.
wow! Ale wiecie co? Na tej ścianie raczej jakoś tak liście mi nie pasują, nie? Czekajcie, opuść narzędzie. A co tutaj jeszcze mogę dać? Farbę. Tapety, wzory. Ożeż ty, kurnia. Czyli tam uznajmy, że to były wcześniej fototapety. Teraz mamy jakieś tapety takie babcine. Takie jakieś. Kto tak dzisiaj maluje? No, dzisiaj się już tak raczej nie maluje, ani nie tapetuje. Ale okej, no to jest hotel, także ma trafić w gusty każdego klienta, także spoko. Także tutaj mamy takie coś. Co jeszcze ta gra mi powie? Co jeszcze tutaj mogę? Tapety, graffiti, farba. A zobaczmy te farby. I możemy pierdzielnąć kolorek, tak? Ożeż ty! Słuchajcie, nawet mnie to imponuje, nawet mnie się to podoba. Christmas. Co Christmas? Co to będzie? Ale że co? W taką kratę mogę i to, że niby to jest. Ja myślę, że to będzie jakaś choinka tutaj. Ale że co, że to jest Christmas? Nie rozumiem. Co w tym jest świątecznego, że mamy kratę pełne i kreskowane kwadraty? Mnie to w żaden sposób nie kojarzy się z Christmasem, Cizuskiem i nawet trzema królami i Zikim, nawet z osiołkiem w szopce mnie się to nie kojarzy. No ale okej, okay, no dobra, no niech będzie, szanujemy to. Ja rozumiem, gdyby to była tapeta w jakieś bombki, w jakieś choinki, jakieś zimowe motywy, to jeszcze coś tam, ale no tak raczej to nie wygląda mi to Christmasowo. No tutaj troszeczkę się zawiodłem. Dobra, co jeszcze mamy tutaj? Okładzina na ścianę. Aha, czyli możemy zrobić sobie jakieś tam cegiełki. Aha, możemy po prostu to, co dajemy na podłogę, możemy dać też na ścianę. No dobra, bo ja tutaj widzę tak, jakie są cegły. Czy możemy całkowicie zdjąć tynk do gołej cegły? Okej, to by nawet jakiś tam sens miało. Tylko nie rozumiem, dlaczego parkiet jest na podłogę, znaczy na ścianę. No, parkiet to ja bym raczej dał. No, taka cegła kładziona. Znaczy to wygląda, w miniaturce to wygląda jak parkiet, ale jak teraz najechałem na ścianę, to faktycznie wygląda jak cegła kładziona tak na karo, nie? No ale. Aha, i tutaj też zauważyłem, że cokolwiek robimy, to tej rzeczy wykonanie jest inna animacja. Raz się coś kładzie, raz się coś rozwija z tapety, malowanie to jest wałek. Także na plus, świetnie, że zadbali o takie szczegóły. Podoba mi się to. Co to jest na ten przykład? Panele. Panele, czyli tutaj wcześniej były panele, ale to właśnie, o, to co było wcześniej, to były panele, bo teraz widzę, też jest takie, o, tu by się przydał jak w farmingu Parallax Occlusion, żeby wypuklić te takie, widzicie, te dechy, nie, takie, które trzymają te panele, te wszystkie takie na krzyż, co jest. No i panele, no tutaj jest kolorystyka tylko tych, widzę, paneli, bo widzę, że wzory są takie same, cokolwiek byśmy nie wybrali. Dobra, ale co tutaj jeszcze jest? Kamienne płytki, to było, słuchajcie, to może być ciekawe. Chociaż kamienne płytki to ja bym dał zazwyczaj gdzieś tam, wiecie, gdzie są jakieś kuchenki czy coś, kuchenki, łazienki, tak do pokoju to raczej nie pasuje. Jeżeli możemy wybrać jakiś konkretny wzór, i jeszcze trzasnąć mu kolorek. O, i też dźwięk, tak jak się, no taki ceramiczny dźwięk ceramiki, gdy się, no, w nią puknie czy stuknie. Także okej, okay, no, ma to jakiś swój sens. Na razie mi się to podoba, że gra, co by nie było niszowa, no tutaj kładzie element na jakąś tam estetykę, na jakiś tam, wiadomo, sens. Nie tylko wizualny, ale i też dźwiękowy. Tapety, wzory to już przerabialiśmy, czyli właściwie wszystko przerobiliśmy. Dobra, czekajcie, wezmę z powrotem łoma.
zniszczę to wszystko i zrobię to w jakąś sensowną logikę, no bo tutaj trzasnąłem taką grafikę, tutaj taką grafikę, także no my tutaj chyba zrobimy standardowe malowanie ścian. Nie wiem, czy nie zwracałem na to uwagi, bo słuchajcie, mój portfel się wyszczupla. Ja miałem na początku 1020, a teraz mam już 1019 i jeszcze 698 centów. Także no, okej. Czy teraz muszę znowu podkurzać to, co napaskudziłem? Chyba tak. Rachel by wypadało, nie? O, dobra, posprzątamy. Czekajcie, bo odkurzacz coś mi się zepsuł. No, niesz się ten odkurzacz. Dobra, już się. Dobra, wszystko naprawione. Dobra, wszystko naprawione, spoko. Wchodzimy znowu w te menu kontekstowe i robimy z powrotem te ściany. Najpierw zabierzemy się za ściany. Żeby nie napaskudzić na świeżej podłodze, to bierzemy się najpierw za ścianę. Słuchajcie, mi się wydaje, że ja to chyba pierdzielnę jakimś kolorkiem. Wcześniej tutaj były panele, ale my tutaj zrobimy kolorkiem, ponieważ te panele nie za bardzo mnie się podobały. Jakby były jeszcze jakieś inne wzory, może będą, ale w wersji demo na razie i co nie ma. Dobra, tutaj mamy jakąś paletę. Aha! Czyli tutaj na scrollu mamy przerzucanie się pomiędzy paletą kolorów. Od takiego do takiego. Wiecie co? Zrobimy tutaj może, ja tak sobie postanowię, że weźmiemy sobie, może niebieski sobie weźmiemy. O! Niebieskim sobie tutaj walniemy. Ożeż ty kurnia, co to się w ogóle dzieje? Ołówkiem maluje ściany? Aha, bo to tak działa. No dobra. Okej, dobra. Szanujemy to. No to też jest jakiś fajny pomysł, że nie musimy... Ten wałeczek tak po kolei. Też jest jakiś fajny pomysł na to, że nie musimy tutaj spędzać nie wiadomo ile czasu na majtanie tutaj pędzelkiem, tylko patrzcie, mamy czy tam wałkiem, barankiem, czy jak to w budownictwie nazywają. Jedni to nazywają barankiem, inni wałkiem. No, mniejsza o to. Patrzcie, ołówkiem zaznaczamy tak jakby projekt, nie? I robota sama się robi. Czyli można powiedzieć, że my tutaj jesteśmy takim menadżerem tych zadań, nie? Bo nie latamy tutaj z wałkiem i nie malujemy bezpośrednio, tylko ołówkiem wskazujemy tu trzeba zrobić, tu. Jak projektant, tak? Chodzimy z tym ołóweczkiem. No jest to jednak jakaś inna mechanika niż na przykład w House Flipper, nie? Jest tutaj to inaczej pomyślane, inaczej to jest realizowane. Okej, szanujemy to. Aczkolwiek trochę mnie drażni to, że ta krata tutaj przebija. Chyba, że to jest tylko w trybie budowniczym. Zobaczymy, czy ta krata będzie też dostępna, gdy z tego trybu budowniczego się wyjdzie. Czy tutaj procenty malowania ściany rosną, czy nie? Rosną? Pokryj ściany. No chyba tak, no bo wcześniej było nic, teraz jest 26%. Zobaczymy, czy to urośnie. Tak, urosło do 34%. Po prostu to, co zaprojektuje, musi się pomalować, musi się wykonać i dopiero wtedy naliczają nam procent ukończenia, tak? No dobra. Załóżmy, że ta ściana będzie niebieska. No, oczywiście wnieśmy tutaj troszeczkę kolorku. Nie tylko niebieski. Kolor niebieski to jest kolor zimny. Okej. Spoko. Jednym się może podobać, innym nie. Kwestia gustu. Będziemy też robić jakieś inne tam kolorki. O, tutaj zapomniałem o tym. No ale dobra, zrobimy sobie taki test. Czy mogę to pomalować? A widzicie. No właśnie. Czyli to działa tutaj na zasadzie warstw. Że kładziemy warstwy, nie? Czyli jeżeli wcześniej tutaj położyliście Christmasa i chcecie pomalować coś na niebiesko, to możecie po prostu się na tym sparzyć, bo na przykład nie chcecie mieć teraz Christmasa jako pierwsza warstwa, chcecie mieć od razu tę swoją drugą warstwę, bo because, no bo jak to wygląda, nie? Albo inaczej, możecie zrobić jakieś kombinacje, że na przykład, no słuchajcie, no kiedyś malowało się tapety, nie? Kładło się Raufause i malowało się tam Raufaze, nie? No to wiadomo, no można się też w takie kombinacje pobawić. Kto wam zabroni? No ja tutaj już wiem, że jak chcę mieć jednolity kolor, to będę musiał po prostu no znowu podziałać łomem. No spoko, szanujemy to.
mechaniki takie troszeczkę inne niż te, które już znamy z gier, które traktują podobny content, podobny segment zadań. Tutaj jednak jest coś innego, jednak jest to inaczej tutaj zrealizowane, na swój sposób na razie póki co ciekawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać gdzieś dalej, natomiast no, mnie też bardzo cieszy to, że nie jest to takie jakieś toporne, nie? Że nie ma tutaj jakichś nadmiernych... Aha, bo tutaj teraz w tej ścianie stałem, dobra, w tej wnęce. No teraz się zastanawiałem, co tutaj mi po prawej stronie, tak za niebiesko troszeczkę. Także okej, okay, spoko roko foko. Tutaj też lecą mi chyba... Ile kafelek, tak, maluję, tak? Bo to jest podzielone na takie kafelki, na takie kwadraty. Czyli wszystko tutaj matematycznie jest podzielone na kwadraty. No, okej, okay, dobra, szanujemy to. Spoko, niech będzie. Dobra. A więc tak, tutaj mamy na... Ten sufit też bym pomalował na przykład na biało, nie? Ale na razie nie każą mi nic zrobić na suficie. Dobra, mamy tutaj takie wnętrze niebieskie. Ono jest, no, kolor niebieski jest dość kolorem zimnym, a raczej jest zimnym, więc wniesiemy tutaj troszeczkę więcej barwy. Damy tutaj sobie może kolor zielony, kolor nadziei. Czemu nie? Proszę bardzo, pojedziemy tutaj teraz na zielono. Ciach. Może ta kolorystyka ze sobą tutaj się kłócić. Może zieleń nie pasować do niebieskiego. Ale proszę Państwa, to jest po pierwsze kwestia gustu, a po drugie ja raczej rozkminiam mechaniki tej gry, niż staram się tutaj coś zrobić, tak wiecie, tak, bo nie wiem w ogóle, co ja tutaj mam jeszcze zrobić. Wszak wcześniej w tą grę nie grałem, ani też jej wcześniej nigdzie nie oglądałem. Okej, okay, dobra. Ja chcę na przykład z powrotem łom i chcę ściągnąć te warstwy tutaj. Chcę to zresetować. O! Da się na wielkie szczęście i adekwatnie do wyrzuconych śmieci ze ściany, nie, adekwatnie też mamy kolor tych śmieci. No tutaj mamy zielone, o, badziewie, proszę bardzo, bo wcześniej na ścianie było też zielone badziewie. Dobra, wracamy do ścian, wracamy do farby i czy tu, o właśnie, to teraz chciałem zadać takie sobie pytanie, czy tutaj... ten konfigurator zapamiętał moją ostatnią, mój ostatni wybór, moją ostatnią decyzję i na wielkie szczęście tak, nie musimy gdzieś tutaj szukać ponownie, słuchajcie, tego barwnika, którego wcześniej używałem, nie? No, proszę bardzo. Świetnie, podoba mi się to. Jak na razie nie ma do czego się doczepić. Aczkolwiek tutaj nie pasuje mi nawet ten niebieski. No to tak trochę za ciemno się zrobiło w tym holu, bo tutaj nie ma dodatkowego światła. Ale no, nie traktujcie tego mojego tutaj malowania zbyt serio. No. Gdybym tutaj to robił tak, wiecie, tak dla siebie, to prawdopodobnie bym tutaj to walnął w jakimś fajnym białym kolorze, a może jakimś takim, jakimś... Może to nawet za chwilkę zmienię. Okej. Okay. Słuchajcie. I żeby było jeszcze bardziej zabawnie, damy sobie jeszcze jakiś inny kolor. O, damy sobie tutaj jakiś kolor, nie wiem, sinokoperkowy róż. Nie wiem. Nie wiem, nie jestem zdecydowany, jaki kolor. A tutaj jest paleta kolorów. A może taki turkusowy? Albo pomarańczowy jakiś. To co to jest? Musztarda, musztardowy. Piaskowiec. O! Ała! Ała, zrobiłem sobie ała tutaj. Halo, proszę mnie to cofnąć. No, no, zrobiłem sobie tutaj ała. Dobra, jedziemy z tym koksem. Ta ściana niech będzie piaskowa. Także no, namajtamy się tutaj bardziej myszką na lewo i na prawo, niż naklikamy. Także okej, okay, bo zazwyczaj w takich mechanikach to się człowiek musi naklikać, a tutaj po prostu bardziej co zrobimy, to namachamy się myszką od lewa do prawa. No teraz zrobiłem sobie tutaj ała, ała, ała. Więc pamiętajcie, że wybierając kolor na ściany, Rachel, dobrze by było, żeby nacelować od razu na ścianę do malowania, bo możecie sobie zrobić takie sibum, jak ja sobie zrobiłem, nie? No, okej, okay, to już będę wiedział na przyszłość. No teraz nie dobiorę tego koloru. No nie dobiorę sobie teraz tego koloru. No zrobiłem sobie ała, no i tyle, no. Gdzie jest ten zielony? Czy to był
Ten zielony? Tak, to jest ten zielony. O, hej, co jest nie tak? No mówię, tu zielony. Halo? Czemu to się nie chce z powrotem zrobić zielone? Tu mnie zrób zielone. Patrzcie. Uparte bydle. Dajcie no mnie łoma. Czyli co? Nie da się nanieść więcej niż dwóch warstw farby? Czy coś? No to potraktujmy to łomem. O, proszę bardzo. Czyli może tutaj być coś takiego, że nie naniesiemy więcej niż dwie warstwy czegokolwiek, nie? Może być jakieś ograniczenie, że nie wiadomo ile tam nawalisz tych warstw. No, też to ma jakiś swój porządek, jakąś swoją logikę. Czemu nie? Okej, szanuję to. Ściany. Farba i tu mnie to na zielono. No, czyli wygląda na to, że faktycznie jest tak, jak sobie myślałem, że to jest po prostu na zasadzie warstw, że jest jakaś tam ograniczona ilość tych warstw. Dobra, teraz ja muszę dobrać ten kolor, nie? Jaki miałem... Chociaż nie, zrobimy inaczej. Słuchajcie, zrobimy ten pokój bardzo kolorowy. Tutaj walniemy na biało. O, czemu nie? Dobra. Tu niech będzie na biało. Jedziemy tutaj na biało. O kurde, jeszcze tutaj taka listwa wykończeniowa też. O, pod sufitem. Nie wiem, czy ja ją tam pominąłem na pozostałych ścianach, czy co, ale jest tutaj jakaś listwa wykończeniowa. Dobra, jedziemy tą ścianę całą na biało. Fajnie, tutaj też wnęki okien będziemy musieli potem pomalować. Na razie i póki co tak sobie tu zrobimy. O, ciach, poszło. Maluje się? Maluje. Ewentualnie tutaj na tą niebieską ścianę, żeby ta ściana nie była za zimna, walniemy sobie tutaj, jak można dwie warstwy dać, to damy sobie jakąś fototapetę. Okej, okay, niech tak mi będzie. Walniemy sobie tutaj fototapetę na tą niebieską. Damy jakieś, nie wiem, na niebieskie to może... Może będzie jakaś plaża? Nie wiem, zobaczymy. Oby była. Dobra. Także tutaj pod okienkami ciach jest. Tak, na biało. Czemu akurat tak, a nie inaczej? Eksperymentuję, wiecie, bawię się. To, no, to tutaj nie bierzcie na poważnie. To, co ja tutaj robię, to nie do końca to jest mój gust. To nie dokładnie to, co ja bym chciał zrobić. Ja bardziej tutaj jestem ciekawy tych mechanik teraz w tym momencie, więc wiadomo, ja bym tutaj może, wiecie, gdybym do tego podszedł na poważnie, to może całkowicie inaczej bym tutaj to zrobił. No. Też nie wiem, na ile ta wersja demo jest ograniczona w swoich mechanikach, no bo zakładam, że wersja demo doprowadzi nas do jakiegoś konkretnego momentu w tej grze i potem będzie the end, nie? Buy pełną wersję, ale no z tego, co patrzałem na sklepie Steam, no nawet nie ma jeszcze daty wydania tej gry. Na razie jest pobierz demo, nie ma nigdzie żadnych dat, także no. Dobra, wiecie co? Postanowiłem, że od tego tutaj, od tej wnęki zrobię to na biało, bo w tym holu nie ma tutaj światła na suficie, jest mnie tu za ciemno. Także tutaj pewnie też trzeba podejmować mądre wybory, bo wiecie, jak sobie tak zrobimy, że walniemy kilka, słuchajcie, warstw, nie, tej tapety, czy tam malowania, czy tam czegokolwiek, no to bezzwrotnie tracimy kasę. Znaczy, no, tą kasę pewnie, zakładam, też będziemy mogli zarabiać, no, ale tu chodzi o to, żeby zarabiać, a nie za dużo tracić. O, zrobimy sobie takie białe wejście. Tą ścianę też sobie zrobimy białą. O, czemu nie? Znaczy, wiecie co? Ja już troszeczkę po tych hotelach się sponiewierałem. Czy tam jakieś wyjazdy, czy tam jakieś wczasy, czy tam jakieś eventy, czy tam jakieś inne pierdoły. I mi zawsze pokoje hotelowe kojarzą się z jasnymi kolorami, jakimiś białymi właśnie, z jakimiś takimi kakaowymi, żółtawymi, piaskowymi. Raczej mi się tak kojarzą pokoje hotelowe. Nie byłem nigdy w jakimś takim pokoju hotelowym, gdzie by były panele na ścianach czy coś.
Zazwyczaj hotele, w których bywałem, to były jakieś takie bardziej nowoczesne budowle. No i tutaj też jest, od razu się rozjaśniło w tym przedpokoju. Chociaż ten sufit też mnie tutaj grzeje. On jest brązowy sufit. To maluję sufity na brązowo. No ale nie każą nam się zająć teraz sufitami, tylko podłogami. Dobra. W takim razie zajmijmy się tymi podłogami, ale tu jeszcze na ścianie... A nie, nie, nie. Chwileczkę, bo wam obiecałem. Obiecałem wam tutaj na ścianie tapetę. Tapety grafiki. Czy tutaj będzie jakiś bicz? Czekajcie, co to? Hej, no coś tutaj jest. Reszta poblokowane. To może nie jest plaża, ale... Słuchajcie, dobra. Jest jeszcze kolorystyka. Dobra, no zdecydujmy się na coś. Może. No to raczej nie jest żadna plaża. Przypomina mi to jakiś jeden wielki paciek. Nie wiem czego. Nie wiem, co to dokładnie jest. Dobra. O, za daleko tam pojechałem z tą tapetą. Dobra, to tutaj też dociągnę. Ten jeden. Jeden. Jeden! Jeden mówię! A tu po dwa przeskakują. No wiecie co? Dobra, to znów mamy panoramę. Nie wiem, czego to jest obraz. Na pewno to nie są słoneczniki Van Gogha. Czy kto tam namalował te słoneczniki? Dobra, idą rolki tapety. No te animacje nawet, to mi się nawet podoba. Słuchajcie, już się zrobiło. Ale co to jest? Co to jest za paciek? Co to ma przedstawiać? Co to niby? Mapa świata? Albo coś, co miałoby ją przypominać, ale to nie ma takich światów. Ani nawet wirtualnych. No ale dobra, spoko. No chciałem tapetę jakąś, to się zrobiło. No taką nawet panoramiczną se zrobiłem tą tapetę. Dobra. O, znikły mi te kwadraciki, gdy wyszedłem z trybu malowania. Także nie ma już kwadracików na ścianie, także spoko. Jest taka jakaś jednolita po prostu no masa koloru. No okej. Oczywiście fatalnie to wygląda, jak to pomalowałem, ale nie o to dzisiaj w tym odcinku chodzi, żebym pomalował ładnie. Chodzi o to, żebym w ogóle pomalował. Dobra, co tutaj jeszcze mam zrobić? Mam pokryć podłogę. No okej, to przechodzimy do podłogi. I tutaj teraz mamy tak. Drewniana posadzka, kamienne płytki, ceramiczne płytki, dywany, drewniana posadzka, kamienne płytki. Okej. Co to są kamienne płytki? A, czy takie marmurowe. To bardziej by pasowało do łazienki, gdzieś tam w aneksie kuchennym na część kuchenną. To raczej nie. Dobra. Ceramiczne płytki. No to tak samo. Dywany. A to okej, okay, no ale to dywany to tak nie na taką gołą podłogę. Dywan to bym mógł już położyć gdzieś na jakąś, no nie wiem, wyłożoną panelami podłogę. Gdzieś jakiś dywanik pod nogi, żeby nogi nie ciągło od podłogi. Drewniana posadzka. A, czyli taki typowy parkiet możemy tutaj zrobić. Co tutaj jeszcze jest? To właściwie to chyba wszystko, nie? Dobra, damy drewnianą posadzkę. Wybierzmy sobie jakiś wzorek. No takie tradycyjne wzory. A dobra, wezmę sobie to. I jakiś kolejny tutaj wybór, czyli kolor tej posadzki. Dobra, niech będzie to. I jedziemy. Od wejścia jedziemy tym razem. O! Podłoga będzie ładnie kontrastować. Szkoda, że tutaj też nie ma czegoś takiego jak w przypadku wyburzania, nie? Tego, co mieliśmy na ścianie. Tutaj po prostu kreślimy ołówkiem, że tu proszę wykonać robotę. Tu. Właśnie. Także każdą tą jedną płytkę, każdy ten jeden kafelek
trzeba po prostu najechać tym ołówkiem, rysikiem tego ołówka i projektujemy, że tu właśnie. Chociaż, no nie wiem, może tutaj być coś takiego, że na danym etapie gry odblokuje się jakiś achievement, który akurat, no nie wiem, pozwoli naraz zaznaczyć kilka płytek, kilka tych kafelek, żeby jeszcze szybciej się ta praca wykonywała. No tak jest też, takie mechaniki są już w grach, które traktują podobny segment gier i im dalej w las, tym głębiej w las, tym mamy więcej właśnie przeróżnych udogodnień, nie? No. Ciach! Ożeż ty, strzelają do nas! Halo! Kryć się! Podoba mi się to. Wybaczcie, znowu muszę pudrować nosek. Aplikacje hotelowe? Jaką aplikację hotelową? Uno. Czekajcie, oni no tutaj piszą o jakiejś aplikacji hotelowej. Będzie tu jakaś ty, no jest. Tablet nam dali. Ale że co? A widzicie, są jednak umiejętności. Dopiero o tym wspominałem. Patrzcie, no po prostu czasami po prostu gry czytają w moich myślach. Są tutaj umiejętności, ale chyba z tego co ja widzę, one nie są dostępne jeszcze teraz. Może nie są dostępne w wersji demo, może dopiero będą w pełnej wersji dostępne. Ale tutaj mamy wkrótce dostępne. Koniec dnia. Czemu koniec? Ja nie chcę. Zbierz pieniądze. Nie, nie, nie. Ja tego nie chcę. Jak tego, z tego teraz wyjść? Jak z tej funkcji wyjść? Aha, dobra. Tu się pewnie gasi. A tu? Now for the most pleasant part. Furnishing. Let's start with beds. Guests need to have something to sleep on after all. Ale chwila, moment. No to we'll Sandra. We'll also need chairs and a nice little table. So the whole room's appealing to look at. No to... No ale to gdzie są tutaj te stołki? To... Halo. A co tu chodzi? To po co ona mi kazała... Po co ona mi kazała ten... Tutaj spojrzeć w ten tablet? Czekajcie, ja tutaj muszę sens z tym znaleźć. Ja wam tutaj na chwileczkę zniknę z kamerką, żebyście mogli zobaczyć, czym my tutaj mamy do czynienia. Ten tablet zajmuje cały interfejs, właściwie cały ekran, także no nie mam tutaj gdzie się ulokować teraz tą kamerką. Spójrzcie, tutaj mamy tak. To są chyba te dwie osoby, które tutaj mają przyjechać. I tutaj jest pan Carl Jax. Tak? Nie wiem, co to oznacza 7. Czy on tutaj przyjeżdża 7, czy przyjeżdża na 7 dni. I co on chce? On chce tak. On chce fotel, on chce telewizor i on chce... Co to jest? Jakieś zabawy. Nie wiem. Cokolwiek to jest. I przyjeżdża Henry Richardson i on chce fotel, on chce, co to jest, wanna? I co on jeszcze chce? Łóżko dla dwojga? Albo chce kobietę do tym hotel? To nie, niestety, ale kobiet nie dostarczamy. No dobrze, no tak czy inaczej mamy jakieś wytyczne, tak? No tak, mamy przygotuj pokój 101. I teraz tak, dodaj łóżka, sztuk dwie, dodaj stół, dodaj krzesła. Przechowalnie? Dodaj przechowalnie? A co to jest przechowalnia? Dodaj lampę, dodaj stojące dekoracje i dodaj dekoracje ścienne. I tutaj po kilka rzeczy jest z każdego wyboru. No może niekoniecznie w każdym segmencie, bo na przykład przechowalnia jest tylko jedna, lampa jest tylko jedna, na taki duży pokój jest tylko jedna lampa. A nawet nie ma sztekra tutaj. Jak się ta lampa świeci? Gdzie ta lampa się zaświeca, moi drodzy? Kaj. Tu możemy tylko edytować przedmiot? W sensie, że co? Aha, że go możemy przestawić w inne miejsce. Co jeszcze możemy zrobić?
Przytrzymać, by go sprzedać i kliknij, by go podnieść. Czyli możemy o nawet kolor zmienić temu żyrandolowi. To, kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby to nazwać żyrandol? Ja wiem, że my Polacy mamy bardzo różne terminy, ale żyrandol. Kto, komu to wpadło do głowy, żeby to nazwać żyrandolem? Co się wydarzyło w życiu tego człowieka, który żyrandol nazwał żyrandolem? Bo, ale mniejsza o to. Dobra. Teraz ten biały mi tutaj nie za bardzo pasuje. Teraz miałbym ochotę wziąć i pomalować to na inny kolor w ogóle. To nie pasuje mi w ogóle ten kolor. Jestem zły na ten kolor. Teraz jak już tu zaczyna coś się dziać, to mnie to, no nie pasuje mnie to. Ale dobra, to next time wezmę się za jakieś naprawdę bardziej logiczne malowanie, bo tam teraz mnie to tak za bardzo, no nie pasuje, nie? Raczej bym to walnął jednolicie w jednym kolorze, a na przykład tym takim piaskowym. No ale spoko roko foko, no. Jakoś kolorystyka mi samemu za bardzo nie przypada do gustu. Znaczy tak mnie kolor... Nie, powiem wam tak. Tak mnie to normalnie źli. Czekajcie, gdzie są ściany? Bo to się tutaj poprzestawiało. Weźmy sobie farbę. Tylko teraz, jaka to była znowu farba? Która to była paleta tych kolorów? Na mnie to po prostu nie pasuje, na mnie to. Chyba jestem za dużym estetą, żeby sobie pozwolić na zostawienie tego w takim stanie. No gdzie jest ten piaskowy? Słuchajcie, gdzie jest ten piaskowy teraz? Jak się woła do piaskowego? Taś, taś, kici, kici, do nogi. Jak się do tego woła? No patrzcie, tego kolorasę teraz nie umiem znaleźć. Nie ma go. Chłop się wziął i schował. Sinokoperkowy róż. A, widzicie, no tutaj te kolorki są. A nie jest to ten? To jest to ten, ale nie ten indiański, tylko inny to ten. Słuchajcie. Jedziemy. Bo nie podoba mi się to tak. To ja z tym muszę zrobić. Ja jednak jestem za bardzo pedantyczny, tak. Tak z takiego założenia wychodzę. O, maluj mnie to na jakiś kolor taki, no, jednolity. O, proszę bardzo, bo mnie to drażni mnie to se. Tak. Trimiga se to zrobimy. Ciach, o. Teraz już wiem, jak się to robi, więc zrobimy to bardzo, ależ to bardzo szybko. Patrzcie, jak już teraz wiem, jak się to robi, ciach, ciach, pyk, pyk, myk, myk. Aczkolwiek zauważyłem, żeby pomalować ścianki, to jak raz klikniecie tym ołówkiem, bo ten ołówek trzeba przytrzymać, ja muszę cały czas trzymać lewy przycisk myszy, to słuchajcie, jak są jakieś nierówności na ścianie, to ten ołówek wam nie przeskoczy z tych nierówności. Jak malowałem tu, to nie mogłem pomalować tu, nie? Tylko musiałem jeszcze raz osobno kliknąć tym tutaj, słuchajcie, ołóweczkiem. Także na wielkie szczęście tu się bardzo szybko to maluje, bardzo szybko, bardzo szybciuteńko. Także takie szczęście w nieszczęściu. Oczywiście ja tutaj tracę hajsy, nie? Bo już raz na to wydałem. No i teraz pamiętajcie, że jak ja bym tutaj teraz chciał, no nie wiem, nałożyć kolejną farbę, bo albo tapetę czy coś, to prawdopodobnie by już nie szło, nie? Jestem też ciekawy, czy ja mogę kilka wałków naraz zrobić. Tam się pewnie maluje jeszcze. Patrzcie, dwa wałki naraz pracują. Dwa wałki naraz zjechały. Patrzcie na to, patrzcie, pa. Pa na to. Wałeczek i patrzcie. A tu teraz nie. A tam wcześniej tak. A może dlatego, że było to ze sobą połączone. No to patrzcie, testa se zrobimy. Tu teraz maluję na tej ścianie i na tej ścianie. Będą dwa wałeczki? Chyba tak. Były dwa wałeczki. Super. Czyli tak jakby
Dwie osoby tutaj przy tym pracowały naraz. Cyk, 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 cyk. No na wielkie szczęście idzie to bardzo szybko zmienić. Kasa mi tutaj ucieka, ale spoko. Ja i tak tutaj nie mam teraz żadnej kariery otwartej. No, come on, no przecież nie gramy teraz na poważnie. To jest tylko taka, można powiedzieć, rozgrywka wstępna, nie? Taka gra wstępna. O! I teraz to mnie to lepiej wygląda. A jak teraz zniknę ten tryb? Patrzcie, nawet jak wyłączę tryb budowniczego, nie? Czy tam malarza, to Wałek dalej pracuje sam. Co prawda on ma takie jakieś dziwne tiki nerwowe, ale patrzcie, chłopcy sam tutaj działa. O! No, i teraz to mnie to zdecydowanie lepiej wygląda. No, teraz mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć nice job. Tak jest. No, od razu to lepiej wygląda. No, kurnia, no. I teraz co mam zrobić? Dodać łóżka. Jak mam to zrobić? Meble. Jest kategoria meble. Łocie panie. Patrzcie, mamy tutaj kolejne kategorie. No słuchajcie, no nie wygląda to źle. Mnie się to nawet podoba. Dobra, mamy dodać łóżka, czyli szukamy łóżek. Zasłony nawet są. Łocie panie. Serio? Co ty powiesz? Nie, no zasłon akurat nie każą nam tutaj dać, ale ja se kurnia dam. Łocie pieron. Czekajcie, jak to ma być, tak? 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 Te środkowe? Rolety, takie. Hej! Nice! Co, nie może nachodzić jedna na drugą? Aha. Czyli co, że to nie może tutaj tak być? Aha. A to kolizjony. No to czekajcie. Da się tym zarządzać? Ale tutaj nie ma przez Space'a. Aha, muszę wyjść, żeby edytować. A mogę dać kolorowe zasłony? Kurde. Hej, nawet mnie to... Na przykład chcę dać sobie różowe. Ale nie dałem różowych. No dobra, mniejsza o to. Wchodzę jeszcze raz w te zasłonki. No, bardzo mnie to cieszy, że gra pamięta mój ostatni wybór. Ale teraz tak nie mogę dać, widzicie? Czyli coś tu jest nie ten teges. Ale jak zablokowany przez inny mebel? Czemu nie mogę tak dać z zasłonek? Co za problem? O, widzicie, tutaj te przedmioty mają kolizjony i jak jeden przedmiot widzi drugi przedmiot, to przez niego nie przeniknie. Szkoda. Trochę szkoda. Szkoda, bo już robiłem sobie nadzieję, że kurde, no w House Slipper wiadomo, tam mamy takie kolizjony i tam czasami jest no, ciężko coś logicznie poustawiać. Tutaj miałem nadzieję, że te kolizjony powyłączają i że przedmiot będzie mógł wchodzić w przedmiot, ale no niestety tak się tu nie stało. Dobra, płomem to potraktujemy. I damy żaluzję. Tam rolety czy coś. Memle? Chyba, że będą takie gotowe. Czekajcie, mogą być jakieś gotowe takie. No dobra, damy te rolety. Patrzcie, damy te rolety. Ale tu już wiemy, że coś można więcej pokombinować. I to już w tym momencie mnie się podoba. Już mi się to podoba w tym momencie. Dobra, znowu bierzemy odkurzacz. Zasłony wyszły jakieś hasia. Dobra. Co mnie każą? Łóżka dodać. Pewnie tutaj gdzieś jakieś łóżka będą, nie? Są łóżka. Ale halo. Czemu to jest takie zaciemnione?
Aha, ono jest niedostępne, te łóżko, i dlatego takie zaciemnione. Mamy Ibiza, mamy Sintra, mamy Santa Cruz, mamy Rovanto, mamy Dęba. Czyli mamy tylko kilka takich podstawowych łóżek odblokowanych. Aha. Dobra, dajmy te, bo te mi się podoba. Gdzie te łóżka teraz ustawić, tak żeby to było jakoś tutaj logicznie? Urnia. Nie wiem, gdzie te łóżka ustawić. Dajmy to tutaj. Cyk. Bo tutaj mamy mieć dwa łóżka, nie? Czemu nie mogę tych dwóch łóżek połączyć? Czemu nie mogę dostać. No, aha, no bo to są. Aha, dobra. Słuchajcie. Więc zrobimy to jeszcze inaczej. Edytuj i przesuń. A tutaj co to jeszcze jest? Łocie panie! Łocie panie! Ja mogę tutaj nawet, słuchajcie, różne koce dać na to. Dywany, koce. No te. Tu na przykład wzór, a tu kolor tego wzoru. Łocież panie! No, chłop jest pozytywnie zaskoczony, hej. Chłop co pozytywnie się zaskoczył. I patrzcie, jak tu jej teraz daje dubla, to on zapamiętuje, dubel zapamiętuje, słuchajcie, ale nie Marcin Dubiel, tylko tu, jak chcę dwa takie same łóżka dać, to żaden problem. Patrzcie, nie muszę tam caplować potem znowu. Łocie, panie, podoba się mnie to. Podoba się mnie to. Dobra, co teraz tutaj mam dać? Stół. Pewnie tutaj będą jakieś stoły. Stoliki do kawy, stoły. Bo tutaj pisze stół, a nie stolik do kawy. Zobaczmy, jakie tutaj będziemy mieli dostępne stoły. Są takie, widzę, bardziej retro, są takie nowoczesne, jakieś tradycyjne. Wiecie co? Mebel dałem taki w miarę nowoczesny, to stół też dam w miarę taki jakiś nowo. Wczesny, nie? O, ten stół może dam tu. Okej. I dwa krzesła do tego mam jeszcze dać. Ale czekajcie, ja na przykład chcę edytować ten stół teraz. I kolorek dam mu jakiś. Taki ciemniejszy, czy kurnia coś. Taki pod te łóżka, żeby był, nie? No tak za bardzo. Ja bym powiedział, że to by było to. No ale coś. Nie wiem, coś innego na palecie miałem kolorów, a coś innego mi wyszło. Nie wiem, bo. Jakby te kolory nie były adekwatne do mojego wyboru. A tutaj jest faktura tego stołu, nie? No ale popatrzcie, tu faktura jest o wiele ciemniejsza niż to, co na tym stole widać. Także coś mi się tu nie zgadza z tym stołem. Jakby coś innego było na palecie wyboru, a coś innego było z tym stołem, tak? Nieadekwatne. Tutaj z tym stołem jest ewidentnie coś nie tak. Więc zostawię go tak, jak on jest. Dobra, dajmy tutaj krzesła. Sztuk dwie. Dwie sztuki krzeseł. Pewnie mógłbym dać też coś innego, nie? Ale to już na swój koszt. Mamy krzesełka. A ja bym chciał takie nowoczesne pod te meble, które tu już są. Edytuj przedmiot. O. Tylko jeszcze kolor. Kolorek też taki jak te narzuty. O, właśnie. No proszę państwa.
No, no, państwa proszę. I tutaj damy jeden krzesełek. Czekajcie, tak pod ścianą, pod... O, ciach. I tutaj drugi taki sam damy. O, przyjdzie se gość, to se weźmie i se odwróci stronę stoła i tyle, nie? No właśnie. Dobra, jest, jest. Dodaj przechowalnię. Dobra, szukamy kategorię przechowalnie. Cokolwiek to jest. Co to znaczy przechowalnia? Krzesła, fotel, sofy, łóżka, stoliki do kawy, stoły, dywany, zasłony, półki, szafki, schowek, rośliny, rozrywka, lampy, lampy ścienne, sufitowe, stojące, dekoracje ścienne, Christmasy, demo stickers? A co to jest demo stickers? A, takie dziwne rzeczy. Hej! Powiem wam, że ta gra jest tak samo satysfakcjonująca jak ten, jak House Flipper. O, takiego napisa se możemy tutaj walnąć. Ale jajca! Łocie panie! To jakaś kula ziemska. O! Gwiezdne Wojny! Star Warsy! Cyk! Podoba mi się to! Sołtys? Patrzcie, sołtys! Słuchajcie, łóżko sołtysa. Chociaż tutaj bardziej by mi pasowała, o! Ta planeta. O! O! Ja cię kręcę! Hej! Zaczyna mi się ta gra coraz to bardziej podobać! Serio! Babka! Co? Ojeju! Pan Major! Flex! Halo! Za... Kurczok! Złote jajo! Ty jakiś taki... Ożeż ty! Ożeż ty! Ożeż nie! Ożeż tak! Ożeż hej! No nie! No powiem wam! Taki muciek na przykład tutaj. A dałoby się to jeszcze skalować? Nie da się tego akurat obracać, ale... Hej, no powiem wam, no mnie się to zaczyna coraz to bardziej podobać. Ty, kurde. Nie no, chłop zaczyna się coraz to lepiej przy tym bawić. Ciekawe, czy też swoje obrazy PNG tutaj można, bo to pewnie jest maska PNG. Patrz, jaki fajny pieseł. Taki dość spoko jest ten pieseł, nie? Squida mamy nawet, ośmiornicę. Rybka jakaś tutaj. Jakiś gryf ładny. Łocie panie! Łocie panie! Hej, naprawdę zaczyna mi się to podobać. Patrzcie, tutaj rybki będą pływać. Jedna w tą stronę, druga w tą stronę. Hej, no co? A tutaj na... tutaj taką żyrafę nad tym stołem, nie? Ja cię kręcę. Słuchajcie, no zaczyna mnie się to coraz to bardziej podobać. Oczywiście mam coraz to mniej hajsu na koncie, nie? Za chwileczkę się to skończy tak, że ja tutaj zbankrutuję, nie? Albo będę musiał pożyczkę brać. Dobra, dosyć tych wygłupów. Ale super, że można takie rzeczy robić, no. Jakby tutaj tak na poważnie się wziął za to wszystko, to... Ma! Tak można. Chyba ta gra... W pełnej wersji doczeka się swojej playlisty na moim kanale. Osobnej playlisty w serii Czwartkowe Obiady. Bo mnie się to, no imponuje mnie to. Dobra, przechowywalnie. Ale co to jest ta przechowywalnia? Słuchajcie, ja tutaj czegoś takiego... Kto to teraz do mnie dzwoni?
Nie teraz. Dobra. Słuchajcie, bo ja tutaj nie widzę kategorii przechowywalnia. Co to jest przechowywalnia? Ewentualnie jakaś szafka czy coś? Nie mogę tego nazwać po ludzku? Szafka albo coś? Albo półka? Przechowywalnie. Serio? Dajcie, że jest jakiś termin. Szafka albo półka. Zdecydujcie się na coś. Dobra. Chyba, że to może być albo to i to. Tak, jakieś tradycyjne półeczki. No nie ma tutaj zbyt dużo wyboru. Nie wiem, czy to mają na myśli dokładnie. No, pojęcia nie mam. Szafka może jakaś. O! Tak. I tutaj telewizor na to bym dał. Słuchajcie, chyba o to jednak im chodzi, bo zrobiło się... Nie, nie o to im chodzi, bo jest dalej 0 z 1. Czyli to nie o to im chodzi. To co? To jest przechowywalnia, na litość boską. Może faktycznie to jest jakaś półka? Schowek? Co? Taki mebel nazwali schowkiem? No dobra, postawmy to tutaj. O, cie panie, no, no błagam was, nie, no, no halo, no hej, wy w studiu, no weź sej, jaja nie rób, no to nazwij, że chodzi ci, kurde, o ten, nazwij, że to do rzeczy, że chodzi ci o schowek, a nie jakaś przechowywalnia. Dodaj lampę, dobra, lampę, jaką lampę? Lampę, po prostu lampę. Dodamy lampę na stół damy lampę. A tu jest taka stojąca lampa. Patrzcie, takie cuda. O, tutaj na... Fajnie, że te przedmioty można poukładać na przedmiotach, nie? Proszę bardzo. O, jest lampka na stole. Bo w House Slipper z niektórymi przedmiotami do ustawienia jeden na drugim jest kłopot. Dodaj stojące dekoracje. Dobra, już przechodzimy do stojących dekoracji. Stojące dekoracje. Mamy tutaj coś takiego jak stojące dekoracje. Dekoracje stojące są. Aha! Zegar. Książki. To co to jest? Cisza. To co to jest? Świece różnego rodzaju. Żeby jakieś romantyczne te robić nastroje. Tutaj jakiś totem. A będzie jakiś telewizor na przykład? Świeczniki. Budda jakiś. Jakieś misy, wazy. Zegar. Dobra, damy tutaj zegar. Widocznie ten hotel jest zerogwiazdkowy. Nie, tam już jedna gwiazdka się... Hej, słuchajcie! Spójrzcie nade mnie! Hotel już jednogwiazdkowy się robi. No! Kurczę! Piórko! My go tutaj doprowadzimy do 5 gwiazdek. Dobra, zobaczmy, czy na przykład w szafkach... Patrzcie, w szafkach bez żadnego problemu da się poustawiać wazy. Hej, twórcy House Flipper! Da się? Da się! Tylko jeszcze tutaj bym miał taką prośbę, żeby dali na przykład tutaj zasłonki, jak robimy, żeby jedna mogła zejść za drugą, nie? Co za problem? No przecież takie rzeczy się dzieją. Szyna, jakiś tam karnisz czy coś ma przecież dwa tory, nie? No przecież jedna może być na jednym torze na karniszu, druga na drugim, zachodzą się na krzyż. Ładnie tutaj można zasłonki zrobić. Czemu nie? Co za problem? Wiem, że potraficie. Dobra. Tutaj damy Buddę na przykład. Patrzcie, bez żadnego problemu możemy tutaj na półkach coś ustawiać. No kurczę, no mega. Tu były jeszcze jakieś książki. Zobaczymy, czy książki dam radę poukładać. Patrzcie, bez żadnego problemu. Patrzcie, no problem, nie? No problem. Chyba, że książki są za duże. No ale to wtedy zobaczmy, czy tutaj... Dobra, dajmy jakieś świece też im tutaj. Dla romantycznego nastroju. Jakby tak wieczorem panowie chcieli sobie stworzyć nastrój. Ciach, proszę. Nawet koło lampki sobie stanęły świece. Now for the bathroom, and then we're good to go. No co? No jakoś tutaj zrobiłem atmosferkę, nie? We're close. You're doing great.
Najpierw zrób porządek, a potem zajmij się wyposażeniem. Już jesteśmy blisko, świetnie ci idzie. Czy mi znowu tutaj musi iść łup, co ja mówię? No, łom do akcji. Łocie panie. No i tutaj będę mógł wykorzystać zupełnie inny segment upiększeń. Bo będę mógł wykorzystać, słuchajcie, jakieś tam kafle. Nie wiem, czy do połowy ściany kafle. Tylko tutaj Sandra będzie musiała mi też dać chyba nowe segmenty montażu, bo na przykład biały montaż, no to ja tam jeszcze nie widziałem. Może był, ale nie zauważyłem. Jakieś takie akcesoria stricte łazienkowe. Hej, no ale ja wam powiem coś takiego. No, na dzień dobry, ta gra w wersji demo oferuje o wiele więcej niż na przykład Train Station Renovation. Gdzie tam wbijamy na stację i mamy tylko kilka zaledwie rzeczy do ustawienia na każdym dworcu, do zanudzenia jedno i to samo. Tutaj mamy tych rzeczy już dużo. Same ozdoby na ściany, same jakieś tapety. To oczywiście jest wersja demo, a już tego jest dużo. Są tam jeszcze rzeczy poblokowane. Fajnie by było, żeby tutaj gdzieś twórcy gry też dodali nam takie opcje, że my możemy swoje tam dodać obrazy typu PNG i narzucać swoje tutaj narracje, nie? Źle by się nie stanęło się. Usuń śmieci z łazienki. Dobra, 91%, 100%. Pewnie też będę musiał tutaj ten podkurzać. Usuń pokrycie ze ścian. No ale tutaj jeszcze jakieś miski, sriski i inne takie. No powiem wam, wygląda to całkiem spoko. Jak na wersję demo. Ja jestem, można powiedzieć, w jakimś stopniu usatysfakcjonowany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na dłuższą metę. Ale już widzę, że twórcy jako tako pomysł na tą grę mają. Bo widać, że pomysł tutaj jest. Jakieś inne mechaniki budowania. Jakieś inne mechaniki tutaj, słuchajcie, boba budowniczego. I jakieś skopiowane. Wiadomo, że jakoś te remonty tutaj trzeba wymyśleć, opracować. No ale nie są to mechaniki kopiuj-wklej, nie? Oczywiście, no. Ja bym tutaj użył czegoś innego niż łom. Użyłbym jakieś pachelki. Czegoś po prostu, no wiecie, no ale to jest gra, która no ma iść pewnymi skrótami. No nie da się takich gier tworzyć bez skrótów. To też chodzi o to, że to ma być gra dla niedzielnych graczy przy okazji. Jeżeli nie masz zbyt dużo czasu na gry komputerowe, no to wbijasz sobie do takiej gry, gdzie jest dużo właśnie takich skrótów i możesz dobrze się bawić, no w szybkim tempie, nie? I jeszcze muszę usunąć pokrycie podłogi. Ała! Nie to! Gaź mnie to! To! I cyk! Tylko co bym se nogi nie poczaskał teraz. I tutaj będę miał już pole do popisu, żeby jakieś kafle tutaj położyć ceramiczne, nie? Co? Słuchajcie, śmigła mi gwiazdka. Świeży start. Wyczyść resztki, pokryj ścianę, pokryj podłogę. Czemu oni akurat dali termin pokryj, który mi się bardzo dziwnie kojarzy? Dobra. Hej, odkurzacz mi się zepsuł. Halo. Słuchajcie, katar to jest bardzo upierdliwa rzecz, nie? To jest naprawdę bardzo upierdliwa rzecz. Dajcie mi chwileczkę. Wolę się wymutować niż ciąć co chwilkę ten materiał, więc no nic co ludzkie nie powinno wam być obce. Wiecie jak to jest przy katarze. Pokryj ścianę. Ale ja bym chciał pokryć ścianę w sposób, słuchajcie, tak bardziej wyrafinowany. Zobaczymy, czy mi się to uda. Damy na przykład... Słuchajcie. Damy... Okładzinę? Okładzinę to co to było? Nie. To nie. To... Czekajcie, a może... Słuchajcie. Czemu nie?
Pobawmy się tym. Okej. Okej. Ta kolorystyka nawet jest całkiem spoko, rokofoko. Dotąd damy o. O. I tutaj też jest inna animacja. Takimi całymi płytami się to kładzie, nie? I nawet są tutaj takie zakładki, że to jest płyta. Okej. Okay. Hej, no podoba mi się ten tytuł. Powiem, nie miałem wam niczego sugerować z mojej strony, ale mnie się to zaczyna coraz to bardziej podobać. Bawię się tutaj równie dobrze jak w House Flipper. Także no... No, House Flipper może mieć konkurenta. Tylko, że House Flipper to jest zupełnie... znaczy, to jest podobny segment gry, ale tam mamy domy i mieszkania, a tutaj mamy hotele. No ale okej. Okay. Może twórcy tutaj tej gry zdawali sobie sprawę z tego, że dobra, House Flipper robi domy, mieszkania, to my weźmiemy się za hotele. I nawet ładnie przycięło się wszystko do framugi. Hehe, świetnie, nie? I teraz weźmiemy sobie, słuchajcie, bo mamy w pokryciu ścian 80%, weźmiemy sobie teraz po prostu jakieś kafle. Panele, kamienne płytki, ceramika. Ceramika. Weźmiemy tutaj płytki jakieś. Jakiś konkretny wzór. Tak, żeby to też pasowało kolorystycznie. Wiecie, o co kaman, nie? Spróbujemy dopasować kolorystycznie. No, troszeczkę ten brąz za ciemny. Szary nie. Dobra, zobaczmy jeszcze wzory. Ten wzór jest zablokowany. Także widzimy, że będzie tych wzorów też więcej. O, taka fajna faktura, taka czesana. To mi się podobało nawet. Dobra, weźmy tą fakturę taką barankowatą, taką czesaną i dajmy tutaj albo ten, czekajcie, bo potraciłem się w tym, albo ten brąz, albo... O, ja bym położył to. I nawet o jedno piętro wyżej. Ale nie da się. Jedno piętro wyżej. Dobra. Także tutaj też trzeba rozsądnie to dawać. Ja bym tutaj, widzicie, teraz widzę swój błąd. Ja bym pociągnął jeszcze jedną kaflę wyżej te płytki. No ale dobra. Niech mi już będzie, nie? W sumie to też nie jest źle. No właśnie. W House Flipper... Ja zawsze mówiłem, nie? Znaczy, wyście mi je potem poprawili, że też tak w House Flipper można zrobić, że ścianę do połowy tak, a od połowy tak. Tylko, że tam trzeba inaczej to robić, ja jeszcze sam nie wiem jak. Wyście mi napisali, że w House Flipper też się da robić ściany dwuetapowo, ale ja jeszcze do tego jeszcze nie doszedłem. Napisaliście mi, że da się, ale nie opisaliście mi, jak to się robi. Także, no. Dobra. A więc mamy taką, o, sobie już ściankę, która dość spoko, moim zdaniem, wygląda, nie? I pokryj podłogę. Podłogę pokryjemy może kamiennymi płytkami, co? Tu jest takie ziarno, galaktyczny granit, tutaj marmur. Marmur? Dobrze, spoko. Tu jest kamień. Kamień. Słuchajcie, to jest nawet całkiem spoko. Zobaczmy, jakie tutaj są kolorystyki. A spróbujmy to. Ale czemu nie chce mi się to robić? A, bo to złe kafle wybrałem. Jaki chłop. Ja kaflami na ścianę chciałem robić podłogi. No, no, błagam was. Ceramiczne płytki, kamienne płytki, drewniana posadzka, dywany,
Nie, no dywany nie. Dajmy kamienne płytki. No i tutaj takie fanaberie możemy robić. Okej. Fajnie, że jak scrolluję, to mamy podgląd, nie? Możemy sobie, o, tutaj przyłożyć i od razu widzimy, scrollując, czy to po prostu będzie do siebie pasować. I teraz pojedziemy kolorkami. Fajnie, no mnie się podoba na razie i póki co. Ale ten mój wybór mi się nie podoba. To trzeba to zmienić w swoim życiu. To jest zablokowane, a szkoda, bo to by mi pasowało. Dobra, dajmy ten galaktyczny granit, ale w innym kolorze. O, dobra, niech tak będzie. Jedziemy z tą podłogą. O, glazurnik jedzie, proszę Państwa. Jedzie glazurnik. Podłoga zawsze, moim zdaniem, powinna być ciemniejsza od ścian. Ale to moim zdaniem, w moim guście. No i proszę bardzo. Jest? Jest. Elegancko. Byleby ściany były jasne. Co tutaj jeszcze mam zrobić? Dodać akcesoria łazienkowe. Dodaj prysznic. Łocie, panie. Tu się dzieje, proszę Państwa. A, wiecie, co ja teraz zauważyłem? Wiecie, co zauważyłem teraz? Popatrzajcie, człowieki. Akcesoria takie do pokoju, nie? Są na żółto, a do łazienki są na niebiesko. Widzicie to? Prysznic. Mamy tutaj shower. I czy tutaj mamy jakieś rodzaje tych showerów? Mamy taki, taki. Trochę mały się wydaje, nie? Kwadraciok. Taki kąciok zaoblony. I taki kąciok ścięty. Ja bym dał raczej kąciok zaoblony. O! Jest? Jest. Dobra. Co jeszcze tu je mam dać? Toaletę. 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 Gdzie ja bym tą toaletę dał? Wiecie co? Może wstrzymam się z tą toaletą jeszcze. Znowu dodaj przechowalnię. Opcjonalnie też mogę dać wannę. Czemu nie? Jak ktoś będzie lubił wannę, to sobie weźmie kąpiel w wannie. Kurczę, piórko. Co za burżuazja. Taka retro wanna. Słuchajcie, tu se walniemy. I ciach. O, jest sobie wanna, opcjonalnie. Czemu nie? Już hotel jest jednogwiazdkowy, także spoko roko foko. Teraz na tej ścianie, jakoś tutaj trzeba sobie to fajnie, wiecie, nie? Jakoś to trzeba sobie fajnie poukładać. Toaleta. Toaletę dałbym, proszę Państwa, chyba jednak tutaj. Miski toaletowe? To tak się to nazywa? Tyle lat żyję na tym świecie, ale pierwszy raz słyszę, że to się nazywa miska toaletowa. Patrzcie, z taką spłuczką już zamontowaną w ścianie. Nowoczesna toaleta. Prunus, Signum, taka najbardziej chyba tradycyjna i puszczyk. Dobra, zapuścimy tutaj puszczyka. Ciach. O. A tutaj, żeby umyć ręce po tym czymś, po dwójeczce, damy sobie, słuchajcie, umywaleczkę gdzieś blisko. Umywaleczka. Ciach. Łocie, panie, toż to zaawansowana technologia. Normalnie zaawansowana technologia. Łocie pieron. Nice. Łożesz ty. Meble takie w miarę nowoczesne. Bardzo podobają mi się te umywalki.
O, ciach! I teraz jeszcze dodaj przechowalnię. Teraz przypomnijcie mi, co to była ta przechowalnia, kurde. Co to było ta przechowalnia? Szafki czy półki? Czy schowki? Schowki to były. Dobra, niech tutaj będzie taka szafeczka na jakieś, nie wiem, ewentualnie pierdołki. Zaliczyło mi ją. Okej, okay, spoko. Ja bym ją troszeczkę zedytował, chociaż faktura mebla jest bardzo podobna. Ja bym powiedział, że nawet ta sama. Tylko, że tutaj słoje idą pionowo, a tutaj poziomo. Dobra, mniejsza o to. Mamy dodać akcesorii łazienkowych sztuk 10. Zaszaleli. Memle. Akcesoria łazienkowe. Wanny, prysznice, miski, umywalki, stojące akcesoria, akcesoria ścienne. To może damy 5 takich, 5 takich? Stojące akcesoria. Jakieś mydełko? Perfumy? Kremy? Płyn do kąpieli? Fajnie, że to można po prostu stawiać wszędzie, nie? I to jest taka, no, można powiedzieć taka wolność w tym, że mogę sobie wszędzie postawić to, co ja chcę i gdzie ja chcę. Papier toaletowy by się tutaj gdzieś przydał. Szczoteczka do mycia zębów, ręczniczek. Takie mydło w płynie. No nice. Chyba się przewróciło z lekrza. To damy ewentualnie gdzieś indziej. Tu? Hej! Tu masz stać! Halo! A jak to zniknąć teraz? Idzie to jakoś zniknąć? Dobra. Czemu nie mogę tego postawić? Dobra, mogę teraz i obrócić. Ciach. O, bo tak se chcę. Dobra, pobawmy się teraz tymi akcesoriami wiszącymi, bo ja bym tutaj chciał coś na ścianę, jakąś rolkę papieru czy coś. Może to będzie w dekoracjach łazienkowych wiszących. Mam taką nadzieję. Ręczniczek, uchwyt. O! Właśnie tego szukałem. Dobra. Damy to. Słuchajcie. Nie wiem. Może po tej stronie. Ciach. Okej. Okay. Tutaj damy jakieś... O! Grzeniczek. Ciach. Ręczniczek. Uchwycik. Tu jest taki, a tutaj damy taki ręczniczek. Ciach. Okej. Okay. I to by było tyle z wiszących? A to co to jest? Uchwyt pewnie na jakiś kubek. Nie ma lustra? Ja bym tutaj lustra chciał. Halo? Spodziewałem się tutaj jakiegoś lustra. Może będzie po prostu w pełnej wersji gry. Ale na razie i póki co... Nie ma lustra. Chyba, że w innej kategorii. Ale tutaj nie ma innej kategorii w tych łazienkowych. Stojące akcesoria albo ścienne. No, ja bym się spodziewał lustro na ścianę, że będzie w akcesoriach ściennych. No, ale no niestety nie ma lustra na tym etapie gry. Szkoda. Szkoda, bo... Łazienka bez lustra to nie łazienka, nie? No ale, no nie ma. Nie ma. Szkoda. Tutaj były wcześniej dwa lustra, ale je poczaskałem.
Okej, dobra. Trudno. Ile jeszcze mogę dać akcesorii? Dwa akcesoria. Dobra. W takim razie zobaczmy, co tutaj jeszcze jest w tych akcesoriach stojących. Pudełka, ręczniczki, zapasowy papier, toaletowy. A czy się da na przykład otworzyć tutaj szuflady? Albo szafki? Nie da się. Bo bym do szafek coś poupychał, ale nie da się. Słuchajcie, ja tutaj zrobię troszeczkę po swojemu. Schowek. No nie do końca chyba. Tak, człowiek kombinuje. Dobra, inaczej to zrobimy. Szafka. O, o to mnie właśnie chodzi. Bo aż się tutaj o nią prosi. Ciach. Dokładnie. Tak ponadplanowo. Czasami coś trzeba dodać od siebie. I tutaj teraz, słuchajcie, akcesoria. Akcesoria stojące. I tutaj jakieś kremiki. Ciach. I tam była zapasowa rolka papieru toiletowego. Tu jest takie lustro. Szklaneczka. Albo ręczniczek tutaj damy. Ręczniczek. Excellent. Now you can confirm the booking. Remember that you can always add new furnishings and make the space more pleasant and comfortable. No oczywiście, że mogę zawsze dodać nowe elementy. Czemu nie? Słuchajcie, bo ona mi tutaj każe już klepnąć rezerwację, ale ja tutaj jestem bardziej ambitny niż ona myśli, ta pani Sandra. Stojące. Ciach. Mydełko. Ciach. Kurde. Świetnie to przyjemnie się tutaj robi wszystko. Naprawdę. No szkurnia. Chłop zadowolony jest. Całkiem spoko, nie? Może być? Tak wstępnie? Tak pi razy drzwi? Chyba może być. Tak se myślę. A wiecie, co sobie jeszcze myślę? Ja wam powiem, co sobie jeszcze myślę. Ja wam powiem. Teraz was zaskoczę. Panele? Gdzie to było? Christmas? Farba? Ceramika? Panele? Kurde, gdzie to było? W jakiej kategorii? Tapety, wzory, nie? To nie, to nie, to nie. Kurde, gdzie to były te malowidła? Tapety grafiki? Nie, to nie, to nie. To nie to. To nie to. Nie pamiętam teraz, kurde, gdzie to było na te ściany takie, co robiłem te. A nie było to to? To było to. Słuchajcie, i tutaj se pierdzielniemy. Tutaj se walniemy. Normalnie se tu walniemy żółwia. Bo tak mi pasuje w łazience. A tutaj se walniemy żółwia. Bo tak mi pasuje, bo kocham żółwie. Kocham żółwie. Będą jeszcze jakieś żółwie? Jakieś inne żółwie jeszcze są? Wanna Sołtysa.
Mi się wydaje, że tutaj swoje własne grafiki PNG będzie można podrzucać. No tak by było fajnie. O, taki kurczak tutaj, albo złote jajo. O, cieniu Roza. Pieseła. O, a tu se walniemy ośmiornicę. Ciach. I kto mi zabroni? Nazwiska proszę. Proszę bardzo. Jest? Fajna łazienka? Popatrzcie. No, no, elegancko normalnie, nie? Normalnie elegancko. A elegancko. No, bardziej elegancko być nie mogło. Aha! Normalnie chłopco, geniuszem jest. Sam by taką łazienkę chciał. Nie no, żartuję. Dobra, zamykamy tutaj drzwiże. Co ja tam teraz mam zrobić? Rezerwuj pokój dla Karla Jacksa i Henry'ego Richardsona. Hej, która to już jest godzina? 2 godziny, 4 minuty materiał. 11:33. Mam jeszcze troszeczkę czasu. Do godziny 12:00 mam czas, bo potem ja się zbieram na popołudniową zmianę do pracy, proszę Państwa. Tak jest. Bez pracy nie ma kołaczy. Okej. To teraz tak, bierzemy ten tablet. Rezerwacja. Jak to teraz mam zrobić? Jak się to rezerwuje teraz? Przeciągnij i upuść gości, żebyście to widzieli, co ja tutaj robię. Mam przeciągnąć i upuścić gości do ich pokoi, a następnie ustal cenę. Pamiętaj, aby zastosować zmiany. Czyli mam tego chłopa tutaj przeciągnąć? Orzesz ty! Co za zaawansowana technologia normalnie, hej! Ten jest tak jakby trochę uśmiechnięty, a ten jest jakiś smutny. Widocznie czegoś w życiu mu brakuje. Czekajcie, tylko zobaczę moją łazienkę. Chłop będzie normalnie piał z radości. I teraz co? Zastosuj zmiany. Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. No ba! No ba! Czy ja mogę teraz zamknąć tablet? Each guest has their preferences. One loves plants, the other will appreciate comfort more. Keep this in mind while booking. Try to meet these preferences by placing the right accessories in the room. That will make our guests happier. No ale to ten chłop coś chce jeszcze. Ten ma wszystko. A ten? Ten nie ma wszystkiego. No co on ode mnie chce, ten chłop? Jeden z tych chłopów niezadowolony jest. On chce sofę. Gdzie ja tutaj mu sofę postawię? Tu mu postawię tą sofę. A jak nie, to w ryj. Słuchajcie, szukamy. Sofa. Co za chłop? A może jeszcze frytki do tego? Dobra, szukamy sofy. Sofa, sofa, sofa. Gdzieś były sofy. Sofa. Chłop może chce wypocząć. Tu raczej ja bym stawił szafę komandora, a nie sofę. Dobra, dajmy mu tą sofę. Albo czekajcie. Jeszcze inaczej to możemy rozwiązać. W sumie. Dobra, będzie miał się chłop gdzie usiąść. Jak po prostu przyjdzie do pokoju. Taka sofa, taka. Taka. Jest jeszcze więcej, ale wiadomo, no, w tej wersji demo może nieaktywne. Edytuj przedmiot. Kolorki. Nie, takie czerwone oczojebne nie, może nie. Gdzie jest ten wzorek, którego wcześniej zastosowałem? Gdzie jest ten wzorek? Żebym ja go tutaj miał. Żeby to był ten sam wzorek. To jest ten wzorek? Nie wiem, wydaje mi się, że ten. Dobra, kolorystyka.
W sumie nie musi być kropka w kropkę to samo. Kurde, coś mi na tym gardle siedzi. To nie jest chyba ten... To nie jest ten wzorek. Dobra, damy w paski. Nie będę się tutaj przejmował za bardzo tym. O, damy taką pasiastą tutaj. O, sofę. Pasuje pod kolor ścian. Ciach. Co jeszcze on chce? Roślinę. Kurde, może jeszcze naprawdę frytki mu zamówię. Są tutaj rośliny? Czy mamy tutaj rośliny? Halo, mamy rośliny. Chłop chce aż 4. Mamy donice. No gdzie by pasowały? No parapet by pasowały, nie? Mamy jakieś tulipany. Tutaj mamy taki jakiś kwiotek. Czemu na podłogę? Czemu na parapecie nie jest? Halo? No, stójże na parapecie. Ocie panie, a już zacząłem chwalić tą grę. A jak kwiatka na parapecie nie mogę postawić? Przecież to głównie na parapecie kwiatki się stawia. Nie wiem, no może w hotelach nie. No. Być może jakaś tutaj jest inna filozofia. Rośliny, dobra, zobaczmy co tutaj. Mamy jakieś duże stojące. Ło, tutaj mamy jakiegoś badyla. Tego badyla tutaj wstawimy do kąta. Bo z tym, że chyba nie do końca. Jest. To naprawdę bardzo ładny badyl. Podoba mi się ten badyl. Kaktusa tutaj możemy też postawić. No tak, może przy oknie. O, ciach, kaktus i co jeszcze? Jeszcze jeden kwiotek damy tutaj na górę. Ciach. A może i nie? A może i tak. Dobra, jest kwiotek u góry. Jest kwiotek u góry. Tylko, że wiecie co? Zaczynam się bać o jedną rzecz. Bo ja tutaj gdzieś muszę telewizor postawić. Dodaj rozrywkę, ale teraz pytanie. Jakiego rodzaju to ma być rozrywka? Tu jest rozrywka. Co? Aha, jest telewizor. Jest telewizor. Tu jest taki, którego można na ścianie powiesić. I co teraz, biedny, ja mam zrobić? Gdzie ja ten telewizor mam powiesić na tej ścianie? Gdzie? Kurnia. Tak trochę Lipton, nie? Kurczaki. Słuchajcie, zrobimy to jeszcze inaczej. Chłop to musi połapać jakoś sensownie. Szafki. Dobra. Dajcie mi teraz ten telewizor. Gdzie to było? I tu mnie stój. O. I think that's enough for today. It's time to take a break and earn money from our first night. I odebrać pieniądze za pierwszą noc. No tak, Sandra. To ja się z tobą zgadzam. Moi drodzy, kończymy dzień. Otwórz aplikację, koniec dnia i zrób koniec dnia. Ale nie wiem, bo co się tutaj teraz wydarzy, jak tak kliknę, ale zobaczcie sobie na te dzieła, które stworzyłem. Patrzcie, wchodzicie sobie od przedpokoju, tutaj macie kota, kici, tutaj sobie możecie usiąść na życi, możecie sobie sznurówkę zawiązać, tutaj macie bardzo pięknego badyla, bardzo piękny badyl to jest. Możecie sobie iść oddać honorowo mocz, albo znieść Snickersa,
No cokolwiek, możesz to sobie wziąć. Kto lubi prysznic, to prysznic. Kto lubi się popluskać, to się popluska. Jak zabicie dwójeczkę, proszę nie zapomnieć o myciu rąk. Mamy tam jakieś różne wirusy, korona, także wiadomo, o co chodzi. Możecie popodziwiać piękne żółwie, możecie sobie wyczyć rączki i tak dalej. Tutaj jest szajs papiór. Jakby Wam zabrakło, to jest. Proszę bardzo. Teraz tak, proszę Państwa. Tutaj moje malowidła, proszę popodziwiać Gwiezdne Wojny, czy tam jakieś inne. Tutaj możecie spać z pięknym widokiem na miasto, na parking właściwie. Tutaj Wam rybki pływają, because, bo taki mam kaprys i pobożne życzenie. Tutaj proszę bardzo, piękny panoramiczny obraz, a na tym pięknym panoramicznym obrazie piękny panoramiczny telewizor. Tutaj oczywiście jeszcze troszeczkę zieleni, roletki ponad standard, proszę bardzo, półeczki, ozdobeczki, krzesełka sobie możecie wsunąć, jak chcecie zasunąć, rozsunąć, proszę. Dużo miejsca tu jeszcze macie na środku pokoju, żeby na przykład porobić fikołki. Dobra. I co ona mi tam kazała zrobić? Koniec dnia? Ale chłop przecież dostał to, czego chciał, ten Karl, bo ja mu kopnę do życi zaraz. Przecież dostał to, co chciał. Zbierz pieniądze. From now on, we'll have access to rank 2 items. You'll have more possibilities to show off your skills while furnishing the next room. No i widzicie, na pierwszą gwiazdkę chłop hotel już wyprowadził. Od teraz mamy dostęp do przedmiotów rankingu drugiego. Będziesz mieć większe pole tam do działania. Dzięki Tobie nasi goście poczuli się jak u siebie, czego efektem była epicka impreza. Artyści wiedzą, jak się bawić. Na Twoim miejscu sprawdziłabym, w jakim stanie jest. Dear player, thank you for completing the demo version of our game. Don't forget to share your feedback on our Discord channel and by filling in the survey. We hope you're just as excited about the full game as we are. Next time you will have a big star to host, so pay attention to the Hotel Renovator Prologue announcement. Do zobaczenia wkrótce. See you soon. Aha. A, czyli to jest koniec wersji demo. Aha, tutaj to się kończy. A ja myślałem, że jeszcze będę mógł korytarz zrobić i w ogóle. Czyli podejrzewam, że w pełnej wersji każdy pokój będzie do roboty, łącznie z korytarzem, rzucaniem kurczaku przez okno. Okej, no cóż, dobra. No tak akurat w sam raz. No tyle wystarczy na pierwsze podejście do tytułu. Dajcie, no skoro tyle jest tego kontentu w wersji demo, to znaczy się, no wersja demo jest po to, żeby ocenić, czy nam się podoba, czy nie, czy kupimy, czy nie. Ja Wam powiem tak, pod wieloma względami ta gra bardzo mile mnie zaskoczyła. Właściwie w niczym mnie nie rozczarowała. W kilku rzeczach mnie zdziwiła. No na początku zdziwiła mnie z tym kurczakiem, że go mogłam wyrzucić przez okno. I zdziwiła mnie, że łomem rozwalam wszystko. No ja bym to wymyślił w jakiś bardziej humanitarny sposób. Ale okej, biorę pod uwagę to, że te gry posługują się pewnymi skrótami. No nie da się tego inaczej skonstruować. Może tutaj jakieś mechaniki jeszcze się zmienią. Może mechaniki jakieś jeszcze dojdą. Ale ogólnie rzecz biorąc, podoba mi się to. Fajnie to wygląda, obiecująco. Jeżeli gra wyjdzie w pełnej wersji, to chętnie zrobimy z tego osobną playlistę na kanale. Oczywiście w serii Czwartkowe Obiady. No ale gra przede wszystkim najpierw musi wyjść. Nie wiem, kiedy wyjdzie. Nie ma tam w sklepie Steam żadnych informacji na ten temat. Może gdzieś tam na social media, na swoim fanpage'u, czy tam na Facebooku, może tam mają jakieś jeszcze inne informacje, aczkolwiek mają swojego Discorda, Twittera, kanał na YouTubie, Facebooka i z tego co widzę też nawet Twitcha. Także no możecie obserwować losy tego projektu na tych właśnie social media, których to ikonki widzicie poniżej. Ja raczej nie mam na to czasu, ewentualnie jakbyście coś wiedzieli więcej niż ja, dajcie znać w komentarzach. Dajcie oczywiście znać w komentarzach przede wszystkim co sądzicie? Czy to ma szansę na hit? Czy to niestety będzie kit? Piszcie w komentarzach, dlaczego hit, dlaczego kit. Artykułujcie swoje wypowiedzi i tylko wtedy ma to jakiś większy sens. Moi drodzy, no mi to nawet przypadło do gustu. Moim zdaniem robi się tutaj te wszystkie rzeczy lepiej niż w tych grach, które już ogrywam
czy ogrywałem do tej pory w czwartkowych obiadach. Także tutaj to nawet wygląda bardzo sensownie, obiecująco, interesująco. Zobaczymy, jak ten projekt będzie wyglądał w przyszłości. Jak na razie jest całkiem, według mnie, spoko. Moi drodzy, to tyle na dzień dzisiejszy. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym tytule. Nice, no według mnie nice. Ale co Wy sądzicie? Wyciągnijcie swoje własne wnioski. Opiszcie, dlaczego nie, dlaczego tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłości. Na dzisiaj dość widzenia, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. No i pa. No i jeszcze jedno. Niech Was katar nie dopadnie tak jak mnie, bo to jest przechlapana sprawa. Papa, papa, papa. Lista wszystkich aktualnych patronów zostanie zaktualizowana już wkrótce. Proszę o cierpliwość.